Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, szef koła Kukiz 15. Dzień dobry, witam panie przewodniczący. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mocno poobijany pan wyszedł z wczorajszego przesłuchania przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Ja tam się nie poszedłem bić, to pierwsza podstawowa sprawa i nie czuję się jakiś poobijany. To zacytuję pana wypowiedź, pana wpis w mediach społecznościowych, który był głównym powodem, bo pretekstem to chyba za mało powiedziane. Przepraszam, już tyle razy ten wpis słyszałem, ale że... może nie wszyscy nasi słuchacze. Ale to może jak ja wyjdzie, to niech pan to pan... Tak krótko, w dużym skrócie. Wezwano pana przed komisję, bo napisał pan w maju 2020 roku o tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju i wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów. To są te pana słowa z 2020 roku. To w końcu było to korumpowanie, zastraszanie, czy nie było? Jak korumpowanie jakoś... w tym ustroju, korumpowanie posłów było, jest i będzie. To tego nie ma wątpliwości. No na tym kupowaniu posłów polega cały ten ustrój. To jest kodeksowy termin, korupcja, prawda? Korumpowanie co innego w takim politycznym znaczeniu, jak rozumiem. Mhm. Coś za coś po prostu, tak transakcyjne podejście do polityki. Ale co, coś za coś. A korupcja, no to jest... konkretnie w kodeksie karnym. No to coś za coś było też w 2012 roku, kiedy z SLD do Platformy Obywatelskiej przechodził pan Arłukowicz. Stworzono dla niego... Minister spraw wykluczonych, tak? Które istniało 6 miesięcy, to ministerstwo. On był chyba tam... Pełnomocnikiem rządu. Tak. To jakiś był jakiś twór taki po to, żeby właśnie stworzyć odpowiednie stanowisko dla tego dezertera z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I to jest praktyka stosowana od 30 lat. Od 30 lat. Nam się udało na szczęście z Kukiz 15 wprowadzić takie, no może to nie, według mnie to jest bardzo duże osiągnięcie, bo udało nam się na przykład dzięki ustawie antykorupcyjnej już od tego roku nie będzie można poseł, senator, wójt, burmistrz, prezydent miasta nie będą mogli zasiadać, nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych. Mhm. Jak pan pewnie się orientuje, po ubiegłej kadencji kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości opuszczało Prawo i Sprawiedliwość, tak. A następnie wracało po otrzymaniu funkcji jakichś prezesów gdzieś, nie wiem, w Bełchatowie i tak dalej, mhm. Czyli drugą pensję poselską. Pani Janowska, jak rozumiem, tutaj tak i pani jest, Janowska i tam i jeszcze kilka takich było. Chyba jakaś Łomża był pan poseł. Kilka jeszcze osób i taka praktyka była zawsze. No i tyle. No, od tej kadencji dzięki ustawie antykorupcyjnej Kukiz 15 taki proceder nie może mieć miejsca. A ktoś powinien w końcu odpowiedzieć, bo rozumiem, że pan czuł się wczoraj też niewłaściwą osobą na tym miejscu, jeżeli chodzi o komisję śledczą, ale oceniając sam proces wyborów korespondencyjnych, ktoś powinien za to odpowiedzieć, ktoś powinien politycznie ponieść jakąś odpowiedzialność, albo nie tylko politycznie, tylko karnie, bo to w końcu dziesiątki milionów złotych. Jeśli znajdzie się winny, jeśli są przepisy, które te winę w jakiś sposób sankcjonują to postępowanie, to naturalnie, oczywiście. Wszędzie, no w każdym przypadku, czy to w polityce, czy to w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. No złodziej jest złodziejem, czy jakiś malwersant jest malwersantem i czy on jest z Platformy, czy on jest z PiS-u, czy on jest, nie wiem, z Kukiz 15, to nie ma znaczenia. To o kolejną komisję śledczą. Ale ta komisja, od razu mówię, ona tego, jestem przekonany, że ona tego nie rozstrzygnie. No, po prostu widzę, jak ona jest prowadzona, widzę, jak ona... To jest, wie pan, no, ostatecznie polityka się... prokuratura. Polityka obecnie w Polsce, ona jest czymś na kształt show biznesu. I się tam wszyscy lansują, i się tam wszyscy, wie pan... Taka jest demokracja wszędzie. No, to nie jest demokracja. Żeby ludzie wybrali, to trzeba tym ludziom się pokazać, trzeba, żeby się ludzie polubili. Na tym polega proszę demokracja. Pamiętać, że to nie ludzie ich wybrali, tylko ich wybrali szefowie partii politycznych. Ludzie głosowali na partię. To nie, ludzie w Polsce nie mogą bezpośrednio wystawiać swoich kandydatów. Mogą to zrobić tylko te partie, które przekroczą 5% poparcia. Ale czasem do Sejmu wchodzi osoba z 12 miejsca na liście wyborczej, a nie osoba z drugiego miejsca. To się też zdarza. Ale jednocześnie wchodzi też dzięki metodzie D'Hondta, tego liczenia
głosów. Nie wchodzi czasami człowiek z partii, która uzyskała 6% poparcia, ten dany delikwent miał tych głosów powiedzmy 70 tysięcy, a wchodzi osoba z 3000 głosów z dużych partii, które uzyskały... To przypomnę, taki był taki poseł Zbigniew Gryglas, który z 1000 głosów chyba z hakiem miał w Warszawie. Można, Ryszard Petru pociągnął wtedy listę, więc to się w naszym stronie politycznym zdarza, to prawda, no ale... Nie zdarza, to tak jest, a nie się zdarza. Ale ta potrzeba bycia popularnym też i walki o głosów, no to też chyba w każdej demokracji to jest czymś normalnym. Powtarzam, to nie jest demokracja, panie redaktorze. Proszę mi nie mówić, że to jest demokracja. To nie jest ustrój, to jest ustrój semidemokratyczny. Połowicznie to jest demokracja partyjna, podobnie jak kiedyś była demokracja szlachecka. Szlachta miała równe prawa, tak jak w tej chwili partyjniacy mają równe prawa, natomiast chłopi i mieszczanie tych praw nie mieli. I to samo jest w tej chwili. Partie mogą być w Sejmie, natomiast obywatele nie mogą być w Sejmie. Mogą być w Senacie. Mogą szczęścia w Senacie, bo tam są już okręgi większościowe. Łatwe to nie jest. Panie pośle, to jeszcze pytanie o komisję śledczą do spraw Pegasusa, bo pan miał być szefem komisji śledczej już ponad 2 lata temu, która miała się nie tylko Pegasusem, ale szerzej pod słuchami zajmować, bo także we wcześniejszych latach. No ostatnio się sporo informacji w tej sprawie pojawiło. Pana wiedza, intuicja czy doświadczenie wskazują na to, no też praca w Komisji do Spraw Służb Specjalnych przez lata, wskazują na to, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodziło do nielegalnej inwigilacji polityków opozycji, ale także PiSu, czy nie? Nie jest tylko kwestia nielegalnej inwigilacji. Poza tym do takich nadużyć ze strony służb dochodzi od, tak według moich szacunków, od zmiany ustawy o ochronie informacji niejawnych, czyli jeszcze od kadencji Platformy. Skala, no nie wiem, no nie mnie oceniać, kto bardziej słucha i kto więcej jakichś czynów zabronionych popełnił, bo na razie nie mamy rozstrzygnięć, czy takie czyny były. Ale raczej były, czy nie, pana zdaniem, zarządów PiSu? Inwigilowali opozycję? Wie pan, to trudno mi się wypowiadać, czy w tej chwili... No chciał pan komisji śledczej, więc jak rozumiem, uważał pan, że przesłanki są, żeby tak sądzić. Myślę, że że służby były, czy generalnie po tej ustawie, szczególnie o ochronie informacji niejawnych, zmianie tej ustawy jeszcze za czasów Platformy, no to jakby spuściło te służby z łańcucha i rzeczywiście mogły nadużywać, mają bardzo duże pole do nadużywania tych instrumentów techniki operacyjnej. Mhm. Ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz. Połapania, że tak powiem, służb z sądami. Często sędziowie post factum wydawali zezwolenia na założenie podsłuchów, kiedy już ten podsłuch był dawno zdjęty, bo już był założony, przeprowadzono jakąś tam operację. I sędziowie, no wie pan, wyglądało to w ten sposób, że w takim, oczywiście to jest bardzo wielki skrót, ale przychodzi tam znany sędziemu oficer służb i mówi: panie sędzie, tutaj chcieliśmy, tutaj mam ten pis, bo tu właśnie kwit, jakby pan mi tutaj mógł podpisać, bo tutaj gościa badaliśmy, weszliśmy mu na druty, więc proszę tutaj ten, podpisywał, takie zaufanie. Ale to panie przewodniczący, jak pan zna takie przypadki, to zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli będzie trzeba, to jeżeli będą, ja wątpię, żeby te osoby nawet, które... Jeżeli tak było, to... Jest przestępstwo, trzeba je zgłosić. To kto jak to, ale poseł ma... Ja mówię, że podejrzewam, że tak, okay, że to było zasadą. Do takiej sytuacji mogło dochodzić. Tak. Panie proszę, to zapytam teraz o kolejną sprawę. Rozpoczynające się posiedzenie jutro Sejmu to w dużej mierze dyskusja, debata o aborcji. 4 aż projekty będą w tej sprawie. Pan jest wielkim zwolennikiem demokracji bezpośredniej od lat. Mhm. Referendum w sprawie aborcji to jest dobry pomysł. Tego chce Polska 2050. Wie pan, ja nawet jak mówiłem często o referendach, to tutaj nad tymi sprawami dotykającymi, czy dotykającymi etyki, dotykającymi takich, czy jakby ogarniający takie sprawy jak kara śmierci, jak aborcja, tego typu rzeczy, no tutaj nie jestem przekonany, czy... A dlaczego nie? Czy ja nie mówię, że nie. Mówię, że nie jestem przekonany. Okay. To jest, dlatego nad tym się trzeba byłoby bardzo mocno zastanowić. Natomiast no nie jestem też zwolennikiem jakiegoś tego typu retoryki, tego typu wypowiedzi, jak słyszę w tej chwili z tych skrajnych środowisk lewicowych, że kobiety już zdecydowały, bo był czarny, bo był ten marsz kobiet i tak dalej. I no tak były dalej. Masowe też. To no ja rozumiem, no, ale to wie pan, no to masowo to można zorganizować też no, różne tam happeningi. To nie znaczy, że większość społeczeństwa
taką wolę, jaką te happeningi wyrażają. Ale panie proszę, ale zagłosuje pan za referendum, czy nie? No bo przyjdzie moment, kiedy na pewno będzie pan podejmował decyzję. Wie pan, gdyby uważam, że te środowiska, które obawiają się, że w referendum Polacy zagłosowaliby za taką możliwością bezwarunkowej zupełnie aborcji i tak dalej, że takie referendum byłoby przegłosowane, to się mylą. Myślę, że jednak społeczeństwo polskie w dużej mierze, również kobiety. Myślę, że chyba najlepszym wyjściem byłby powrót do tej klasycznej ustawy kompromisu aborcyjnego. Tak. Ale referendum, ale zagłosuje referendum, pan za referendum? No tak, zagłosowałem za referendum. Okej, panie proszę, to jeszcze jedno pytanie na koniec radiowej części, potem internetowa dogrywka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński kolejny raz będzie ubiegał się o stanowisko szefa Prawa i Sprawiedliwości, mimo że od miesięcy w zasadzie mówił, że tego nie zrobi. Zmienił zdanie. To jest dobra wiadomość dla polskiej prawicy? Ja jestem przekonany, że on nie zmienił zdania, że od samego początku. Tylko wiedział, to była podpucha po prostu, tak? Lekka podpucha, no takie, a może tam, może sobie odejdę na tą emeryturę i tak dalej. No ale być może gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sposób znaczący wybory, utrzymałoby władzę, być może wtedy jakoś na tą na emeryturę na pół etatu by poszedł. Ale tak jednym zdaniem na koniec tej części. Łatwiej czy trudniej będzie PiS-owi odzyskać władzę z prezesem Kaczyńskim na czele? PiS, jeżeli będzie formułą tak zamkniętą, tak hermetyczną, tak tą jedną pięścią, nie odzyska władzy. Jeżeli PiS pójdzie w formule zjednoczonej prawicy, z różnymi, z bardzo szerokim frontem organizacji prawicowych, centroprawicowych, wtedy jest szansa na wygranie wyborów. Jeżeli to ma być tylko PiS, nie ma szans na wygranie kolejnych wyborów. A mówił to Paweł Kukiz. Skończymy radiową część Sedna Sprawy. Przed nami internetowa dogrywka. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, cały czas jest z nami. Panie przewodniczący, co to znaczy zamknięta formuła? To chodzi po prostu o otwarcie się na inne środowiska? Nie. To chodzi o to, że stowarzyszenia, nie, fundacje prawicowe? Nie, PiS jako PiS. PiS jako PiS, panie redaktorze, oczywiście on powinien być, on ma taką formułę takiej wojskowej partii, zhierarchizowanej, silnym wodzem i na tym wygrał wybory. Natomiast te czasy się troszeczkę już zmieniły. I w tej chwili uważam, że jeżeli prawica ma, a Kaczyński też, prezes Kaczyński robił też wszystko, żeby wszelkie organizacje prawicowe wycinać, łącznie z Kukiz 15, przecież w 2019 to w dużej mierze Prawo i Sprawiedliwość rozmontowało klub Kukiz 15, przekupując też właśnie tych posłów. Sam, panie proszę, rozmontował tak chyba bardziej tam w parę różnych stron. Ja mówię, że w dużej mierze. Ja nie mówię, że to PiS wszystko zrobił. To było wiele przyczyn rozpadu właściwie tego klubu, brak subwencji, brak pieniędzy, niechęć mediów, plus oczywiście te działania właśnie PiS-u, pozyskiwania w ten sposób charakterystyczny dla tego ustroju. Sumując ten wątek. Natomiast jeżeli wracając do tego głównego wątku, PiS jako PiS, oczywiście on powinien być, i tutaj jestem przekonany, że prezes Kaczyński dla samego PiS-u jest odpowiednią osobą, żeby ta partia trwała, ale jeżeli chce wygrać wybory, to powinien prawica, jeśli chce wygrać wybory, sam PiS tego nie zrobi. Musiałby być obudowany, pójść bardzo szeroko, podobnie do formuły partii republikańskich w Stanach Zjednoczonych. Ten wielki namiot, tak? Taki wielki namiot. Dokładnie, gdzie są różne środowiska, od, nie wiem, stowarzyszenia RODŁO przez, nie wiem, Kukiz 15, Konfederację, no nie wiem, czy akurat Konfederacja prawdopodobnie by w tym bloku nie poszła. Zależy, która część Konfederacji. Chociaż też, no, trudno mówić, no, trudno teraz przewidzieć, co było. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby to była formuła federacyjna, formuła takiego właśnie wielkiego namiotu, takiej formuły partii republikańskiej. Sam PiS, mogę się mylić oczywiście, ale sam PiS raczej nie ma szans na odzyskanie władzy. Panie proszę, pan za współpracę z Prawem i Sprawiedliwością momentami był odsądzany od czci i wiary, między innymi przez środowiska, z których się pan wywodził, przez ludzi, nie wiem, kultury, muzyków. Często jakieś bardzo negatywne się pojawiały komentarze. A jak pan teraz sobie... Ale to mówiąc o pana Sewiczu, mówi pan o ludziach kultury, czy przepraszam? No, chyba było więcej takich głosów. No jeżeli nie, to może przesadzam. Ale ludzie kultury mają niewielkie pojęcie o... Ale to tak tylko jako na marginesie to wspomniałem. Chodzi mi o to, że jak pan teraz sobie bilansuje tę ostatnią kadencję i zastanawia się pan, no, czy dobrze zrobił, podpisując umowę z Prawem i Sprawiedliwością, czy źle, to jaki jest, panie proszę, bilans tej współpracy? Pan jest z niej zadowolony?
zadowolony, dumny, czy wręcz przeciwnie, myśli pan, źle zrobiłem, że... Nie zrobiłem źle. Ja właściwie to nie miałem innego wyjścia. Ja proponowałem również tamtej stronie, szczególnie w tym okresie, kiedy ta nasza czwórka decydowała, kto będzie miał władzę. Myśmy proponowali im współpracę również w zamian za uchwalenie ustaw dla nas kluczowych. Ja przyszedłem realizować ustawy, a nie po spółki Skarbu Państwa. A to jeszcze Borysowi Budce nie Narodowi Tuskowi, czy ministerstwa. Tak, jeszcze kiedy był właśnie Budka wtedy tutaj grał pierwsze skrzypce, ale już Tusk był dochodzącym, że tak powiem. I wtedy rozmawiał z nim Staszek Tyszka ja też zresztą mówiłem o ustawach, o zmianie ordynacji wyborczej, o sędziach pokoju wybieranych przez obywateli, o mieszanej ordynacji wyborczej, o referendach, o tych wszystkich rzeczach, o ustawie antykorupcyjnej. No niestety nic z tego nie wyszło. Zresztą niestety wyszło z PiS-em, więc przynajmniej tutaj się udało wprowadzić tą ustawę antykorupcyjną przede wszystkim. To jest, uważam, bardzo duże osiągnięcie. PiS... Ale nie liczył pan na więcej? No liczył pan na więcej, umowa zawierała przecież ustawę antysitwową, sędziów pokoju, pracę trwałą, Ja zrobiłem jeden błąd, nie jeden na pewno, ale jeden kluczowy błąd, że podpisałem umowę jedynie z prezesem Kaczyńskim i z Prawem i Sprawiedliwością. Okej, czy Solidarna Polska zawsze można było powiedzieć? Ta Solidarna Polska, nie my, tak? Wie pan, były takie sytuacje, jak na przykład przy referendum, przy sędziach pokoju, to z pewnością, gdzie po prostu tutaj się pan Ziobro uparł i wiem, że panu prezesowi Kaczyńskiemu pomysł sędziów pokoju wydawał się bardzo dobrym pomysłem. Na tyle go zdołałem poznać, że tam widzę, kiedy troszkę gra, kiedy rzeczywiście jest do czegoś przekonany. Ale właśnie przez to Solidarną Polskę nie uchwaloni zostali, która to była przedziwna koalicja, bo Solidarna Polska wtedy się zblatowała z Platformą Obywatelską i nie uchwaliliśmy przez to ustawy o obniżającej progi przy referendach lokalnych z 30 na 15% i sędziów pokoju. Ustawa, właśnie to, co jest ciekawe, ustawa o referendach, Ona została w pierwszym tym głosowaniu uchwalona. Potem poszła do Senatu. Senat bez poprawek zwrócił tę ustawę do Sejmu. I PSL, który miał w umowie z nami również referenda, 2019 roku, wstrzymywał się przy tej ustawie, w związku z czym ustawa po prostu nie przeszła. A jeżeli chodzi o sędziów pokoju, prezydent jeszcze raz złoży ten projekt? Bo to mam był taką projekt nadzieję. Prezydencki, który mam, powstał we współpracy z panem. Ja byłbym bardzo kontynuowany. Ale rozmawiał pan? Będzie pan rozmawiał z prezydentem? Proszę zdradzić. Wie pan, twarz o twarz nie rozmawiałem, ale napisałem kilka SMS-ów, kilka takich miejsc, że jestem przekonany, że dotarły do pana prezydenta. Okej, czyli apeluje pan do prezydenta, czy prosi prezydenta, żeby jeszcze raz ten projekt... Błagam prezydenta, żeby ten projekt jeszcze raz złożył, bez względu na to, co oni z nim zrobią. Ale złożył, a poza tym ma pan prezydent taką możliwość, żeby jednak pewne rzeczy warunkować uchwaleniem ustawy o sędziach pokoju. Bo to byłaby prawdziwy początek prawdziwej reformy sądów. Sędziowie pokoju wybierani bezpośrednio przez obywateli do rozstrzygania najprostszych spraw. Następnie KRS w przyszłości obłożyć obowiązkiem wskazywania sędziów do instancji wyższej w pierwszej kolejności spośród sędziów pokoju, którzy zakończyli swoją karierę. I wtedy na przestrzeni dwóch dekad mamy odpartyjnienie i odsitwowienie tego czegoś, co się nazywa w Polsce wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jeszcze o Trybunał Konstytucyjny zapytam, bo to posiedzenie Sejmu to też będzie poświęcone w dużej mierze posiedzenie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Projektu ustaw i uchwały też, która ma tak naprawdę stwierdzić, że sędziami Trybunału nie są Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski, Jarosław Wyrembak, a Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału. A potem będą projekty ustaw. Poprze pan tę uchwałę? Uchwalmy też jeszcze przy okazji, żeby pogoda była zawsze fajna. No co? Spróbować można. Czasami chyba były jakieś uchwały Sejmu, wydaje pogodowe? Mi się. Pogodowe? Proszę pan, to są zbyt poważne rzeczy, żeby takie rzeczy rozstrzygać uchwałami. To jest jedna podstawowa sprawa. Mówię o Trybunale, mówię o Konstytucji. No jak? No, to są zbyt poważne rzeczy. No. To jest, śmiać mi się. Czyli uchwały pan nie poprze, jak rozumiem, tak? A sama zmiana Konstytucji, ustawa... Nie wiem, czy w ogóle będę głosował. Wie pan, to po prostu to jest kpina. No, jak można uchwałą robić tak poważne rzeczy.
No ale panie pośle, cały plan, no bo też ostatecznie konstytucja ma zmienić tę formułę Trybunału, być jakiś reset konstytucyjny swego rodzaju. Jest o czym rozmawiać? No bo... jest o czym rozmawiać. Jest przede wszystkim głównym tematem rozmowy wszystkich środowisk powinno być zmiana tej konstytucji bolszewickiej z 97 roku. Konstytucję, częściowo, co no prawda. Dobrze, no ale oni chcą zmienić. Chodzi o to, żeby to społeczeństwo w dużej mierze zmieniło konstytucję. Chodzi o to, żeby wprowadzić te instrumenty demokracji bezpośredniej, żeby zmienić ordynację wyborczą, żeby zreformować sądownictwo. To wszystko wymaga zmiany tej konstytucji. I tyle. Ale póki co na stole jest taka zmiana konstytucji. Ona jest do poparcia przez Kukiz 15? Czy pan to wyklucza? Tak jak wyklucza pan poparcie tej uchwały? No, proszę pana, no, poparcie popieranie w zmiany w formie uchwały tak poważnych rzeczy, to jest rzecz niepoważna. No i tyle. Natomiast no, zmiana konstytucji. Albo kompleksowo ją zmieniamy, albo niech to zostanie, niech to się rozsypie po prostu i może wtedy ludzie dojdą, jak to państwu padnie na dno już zupełnie, może wtedy ludzie dojdą do wniosku, że trzeba się od tego dna odbić i zmienimy konstytucję już na taką prawdziwie obywatelską, demokratyczną, nie na jakieś badziewie, które jest przedłużeniem komuny, którą wy również nazywacie demokracją. Demokracja, gdzie pan nie ma biernego prawa wyborczego. No jaka to demokracja? Biernego prawa wyborczego nie mam, mam bierne prawo. No jak pan pójdzie do prezesa Kaczyńskiego albo do pana Tuska i w, do senatu można, i pan do powie, można. Że pan zawsze rączkę tak podnosi, jak oni chcą, to pan się dostanie. Proszę, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu we wtorek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Trzecia droga. Po godzinie 9.45 u Państwa sędzia Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Justicja. Będziemy rozmawiać właśnie między innymi o tym, od czego zaczniemy nasze aktualności, czyli od faktu, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar, przedstawiciele wszystkich ugrupowań koalicyjnych oraz byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przedstawili projekt uchwały przywracającej porządek w Trybunale właśnie. Rozwiązania, które mają zminimalizować wpływ partii politycznych na skład Trybunału. To są takie rozwiązania. Jedno z nich mówi, że na sędziego będą mogły kandydować tylko te osoby, które przez co najmniej 4 lata nie miały legitymacji partyjnej i nie zasiadały w parlamencie. Ich wybór ma się odbywać większością kwalifikowaną, 3/5 na kadencję.
kadencje różnej długości, 3, 6 i 9 lat. W sumie pakiet ma się składać z 4 aktów prawnych, tak mówił minister podczas konferencji prasowej. Uchwała to jest jedna rzecz, obok tego są 2 ustawy oraz propozycja zmiany konstytucji. Bodnar zapowiedział także, że projekt będzie przedmiotem debaty na najbliższym, rozpoczynającym się już jutro posiedzeniu Sejmu. A tymczasem marszałek Szymon Hołownia otwiera zamrażarkę i zapowiada, że aż 4 projekty ustaw w sprawie aborcji zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Sejmu także. Ciekawe dni nas czekają, muszą państwo przyznać. 2 z nich zostały przygotowane przez Lewicę. 1 projekt jest autorstwa Koalicji Obywatelskiej, a 1 został złożony przez Trzecią Drogę, PSL i Polskę 2050. Wyraził nadzieję marszałek Hołownia, że prace nad projektami nie zakończą się odrzuceniem ich już w pierwszym czytaniu. Jego zdaniem projektami powinna na spokojnie zająć się specjalna, powołana w tym celu Komisja Nadzwyczajna. Prezydent Andrzej Duda powoła w środę, czyli jutro, o godzinie 14 dokładnie, 7 nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej, czyli zmienia zdanie. Pan prezydent informację dotyczącą ceremonii przekazał marszałek Hołownia na portalu X. Lepiej późno niż później, skomentował tę sprawę bardzo krótko. Przypomnę państwu tylko, że Sejm nowej kadencji 21 grudnia zdecydował, że w komisji zasiądą Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz. 2 kandydatów na członków PKW wyznaczył klub Prawa i Sprawiedliwości, 2 Koalicja Obywatelska, po 1 zgłosiły kluby PSL Trzecia Droga, Polska 2050 Trzecia Droga i Nowa Lewica. To jest Ekspres Biedrzycki, zapraszam. Ale na początek wracamy do kwestii Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest temat, który budzi ogromne polityczne i nie tylko polityczne emocje. Koalicja chce podjąć uchwałę w pierwszej kolejności, zgodnie z którą Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a Julia Przyłębska nie jest tegoż prezesem. Koalicja przedstawiła 4 projekty, przypomnę państwu jeszcze, właśnie tej uchwały. Ustawy o zmianie konstytucji, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy wprowadzającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek, który zajmuje się legislacją, zauważył, że w ostatnich latach Trybunał rozpatrywał 2,5 raza spraw mniej niż przed tak zwaną reformą i to oznacza, zdaniem koalicji rządzącej, że Trybunał zwyczajnie przestał działać. Dlatego póki nie da się przeprowadzić kompleksowej reformy, to trzeba będzie uznać, że to ciało nie działa właśnie i jeżeli się nie znajdzie większość w Sejmie do zmiany konstytucji, a prezydent Duda nie podpisze nowej ustawy, to zdaniem koalicji w Polsce nie będzie Trybunału Konstytucyjnego. No, czyli stanowisko jest takie, bo wiadomo, że prezydent tej ustawy nie podpisze, że przez niemal 1,5 roku jeszcze ten sąd konstytucyjny nie funkcjonuje. Koalicja w projekcie uchwały podkreśla też, że Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału. Po pierwsze dlatego, że jej wybór nie został poprzedzony uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a to jest wymóg prawidłowego powołania prezesa. A po drugie jej kadencja, a właściwie kadencja prawidłowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego trwa 6 lat, w związku z tym wygasła grubo ponad rok temu, bo 21 grudnia 2022 roku. Wspomniany przeze mnie Maciej Berek podkreśla, że uchwała wzywa też osoby zasiadające w Trybunale, żeby rozważyły, czy ich dalsze pełnienie mandatów jest w interesie polskiego państwa. O tym, jakie skutki i czy w ogóle jakiekolwiek skutki poza symbolicznymi ta uchwała będzie mieć. Za chwilę z panią minister Pełczyńską-Nałęcz rozmawiać będziemy. 4 projekty w sprawie prawa aborcyjnego, także w tym tygodniu, już podczas posiedzenia Sejmu. O tym, jak już państwu wspomniałam, mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Są one przygotowane przez wszystkie partie tworzące koalicję rządzącą w tej chwili. Izba ma zająć się nimi już w pierwszej kolejności. Wieczorem po rozmowach w klubach miało zostać ustalone, w jakim trybie procedowane te ustawy będą. Wiemy, że tutaj koalicjanci, delikatnie rzecz ujmując, nie są zgodni, jeżeli chodzi o to, co zrobić z prawem aborcyjnym. Wiemy, że najdalej idzie Lewica, chcąc liberalizacji prawa aborcyjnego do tego sprowadzając
sprowadza się sprawa, że chodzi o depenalizację aborcji i pomocy w niej, a drugi projekt umożliwia przerywanie ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania i to jest akurat bliźniaczy projekt z tym, który proponuje Koalicja Obywatelska. No, a tutaj mamy jeszcze oczywiście stanowisko Trzeciej Drogi, która chce po pierwsze przywrócić stan poprzedni, czyli sprzed wyroku Trybunału z 2020 roku i poddać sprawę pod głosowanie obywateli, czyli referendum. Na ten temat też na pewno mówić dziś będziemy. Tymczasem ruszyło śledztwo w sprawie Willi Plus, drodzy państwo. Wraca ta sprawa po raz kolejny. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie programu Ministerstwa Edukacji pod rządami Przemysława Czarnka. Pod lupą śledczych znajdzie się kwestia właśnie potocznie zwanej afery willowej. Przypomnę państwu, że to była taka rządowa inicjatywa, w ramach której pan Czarnek, minister edukacji, przyznał znaczne środki finansowe wielu organizacjom pozarządowym na zakup lub budowę nieruchomości. Śledztwo ruszyło na początku lutego i jest prowadzone pod kątem artykułu 231 kodeksu karnego, czyli między innymi kwestii związanych z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariusza i jest prowadzone na razie w sprawie, a nie przeciwko komuś. To też jest bardzo ważna kwestia. Centralne Biuro Antykorupcyjne do likwidacji. To już państwo wiedzą, o tym Koalicja Obywatelska mówiła jeszcze w kampanii wyborczej. Ostatnio Tomasz Siemoniak, kiedy był tutaj u nas w studiu, mówił o tym, że już rzeczywiście na ukończeniu te prace są i teraz podkreśla, że faktycznie to już jest ostateczny właściwie finisz. W związku z tym biuro będzie po prostu formacją policyjną, a nie służbą specjalną. Jesteśmy na finiszu prac nad ustawą o likwidacji CBA i z tego wynika kilka mocnych wskazań, jeżeli chodzi o pracę operacyjną, zabezpieczenie obywateli przed inwigilacją, co dość istotne w kontekście zmasowanego kupna systemów do inwigilacji, a także tutaj wchodzi w grę system świadczeń majątkowych. Zapowiedział jednak, że to nie jest tak, że Polska zostanie bez służby walczącej z korupcją. Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, które będzie istotnie różniło się od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jest zapowiedź ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Rolnicy szykują się na Warszawę. W czwartek kolejny protest w stolicy, ale okazuje się, że no dostali trochę po nosie od Urzędu Miasta protestujący rolnicy, czy zapowiadający protesty po raz kolejny w Warszawie. Zresztą to nie będą tylko rolnicy, będą także przewoźnicy, górnicy, leśnicy, branża drzewna, myśliwi, pszczelarze, a nawet hodowcy zwierząt futerkowych po to, żeby je zabijać i robić sobie ubrania z tych futerek, między innymi. Zabraknie jednak głównego elementu protestów, drodzy państwo, ponieważ organizator manifestacji w Warszawie nie dostał zgody służb, aby do centrum stolicy wjechały traktory. W związku z tym tutaj jest pewne pokrzyżowanie planów protestujących. Wiemy, że przedstawiciele Solidarności Rolników Indywidualnych mówią o tym, że szacują, że przyjedzie do Warszawy od 80 do 100 tysięcy uczestników. I oczywiście poprawiam się, bo ja powiedziałam państwu, że to jest w czwartek, a to jest jutro, bo jutro jest 6 marca. Przepraszam, się czasoprzestrzeń ostatnio zakrzywia, więc podkreślam raz jeszcze. 6 marca to jest ten dzień, kiedy traktory miały wjechać do Warszawy, ale wszystko wskazuje na to, że nie wjadą. I na koniec jeszcze, no prawie na koniec, przenosimy się za ocean. Donald Trump nie może być wykluczony ze startu w wyborach bez uprzedniej decyzji Kongresu. Tak orzekł wczoraj Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Sędziowie uznali, że Stany nie mogą decydować o wykluczeniu osoby z ubiegania się o Urząd Federalny na niemal ostatniej prostej do prezydentury. Jest to więc kolejna bardzo dobra informacja dla Donalda Trumpa. A my tutaj mamy taki interesujący sondaż, który próbuje odpowiedzieć nam na pytanie, kto zastąpi Andrzeja Dudę. To jest sondaż zrobiony na zlecenie Wirtualnej Polski i z niego wynika, drodzy państwo, że ankieterzy na pytanie, na którego z kandydatów zagłosowaliby w wyborach na prezydenta RP, najwięcej wskazało na Rafała Trzaskowskiego, który ma tutaj niemal 31% wskazań. Na drugim miejscu jest Mateusz Morawiecki, który zdobywa niespełna 26% głosów i na podium jest jeszcze Szymon Hołownia, który zdobywa tych głosów 23%. No ciekawie ten wynik, ten wyścig nam się zapowiada. Już teraz zapraszam państwa na spotkanie z panią ministrą Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Widzimy się za chwilę. Mamy to. Wiecie, to jest
To jest naprawdę bardzo ważny dzień i trochę się wspólnie napracowaliśmy. Przede wszystkim Polki i Polacy 15 października wybierając na nowo demokrację i rządy prawa. To jest na polskie, to jest 600 miliardów złotych. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy. W Polsce najważniejsza jest konstytucja. Nie jest najważniejsze to, co powie Trybunał w Luksemburgu czy w Strasburgu. Czyli ten Trybunał nie wie, co robi po prostu. Ja nie wiem, być może on bardzo dobrze wie, co robi i chciał doprowadzić do tego, żeby był taki chaos w Polsce. Chciał doprowadzić do tego, żeby doszło do zmiany rządu w Polsce i to im się, na pewno się do tego również jakoś tam przyłożyli. Przecież widać, że na przykład przy odniesieniu do Krajowego Programu Odbudowy nie było żadnego aktu prawnego, a środki są uwalniane. Czyli to, co zrobiła Komisja Europejska, jest działaniem nielegalnym. Wreszcie zostało odblokowane KPO. Wreszcie zostały odblokowane całe pieniądze z Unii Europejskiej. 600 miliardów złotych, drodzy Państwo. Premier Donald Tusk to zapowiadał. I tak jak zapowiadał, doprowadził do tego, że te olbrzymie pieniądze zostały wreszcie odblokowane. Szkoda, że tak późno. To oczywiście powoduje problemy, bo będziemy musieli te pieniądze wydać, ale wydamy je właśnie dlatego, że rząd będzie współpracował z samorządem. A my w miastach, miasteczkach, województwach, na polskiej wsi wiemy, jak te pieniądze wykorzystać i jak je wydać. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Katarzyna Pełczyńska-Nałęczy, ministra funduszy, przepraszam, i polityki regionalnej. Trzecia droga. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry. Trzecia droga, Polska 2050. Polska 2050, tak, dokładnie, żebyśmy były już tak w 100% precyzyjne. Pani minister, czy Komisja Europejska zdecydowała się odblokować nam środki z Krajowego Planu Odbudowy na wyrost, tak jakby a conto? Zdecydowała się nam odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i z Funduszy Spójności, co jest bardzo ważne, bo ta druga pula jest nawet większa. W sumie to jest 15 tysięcy złotych na każdego polskiego obywatela, żeby po prostu oddać miarę, jakie to są pieniądze. Dlatego, że od pierwszego dnia siedliśmy do stołu i powiedzieliśmy tak, chcemy budować Polskę praworządną. Już same zadeklarowanie tego zmienia ogromnie dużo. Ale to jest tak, jak ja mówię, a conto. To nie jest a conto. Nawet powiedzenie tego zdejmuje efekt mrożący z całego systemu praworządności. Więc akurat w tym obszarze powiedzenie, że ma się inne podejście w wymiarze wartości, bo to nawet nie jest inna polityka, jest ogromną zmianą, co nie znaczy, że zmian nie będzie. Dokonują się zmiany takie w wymiarze nie tylko prawnym. Decyzje rozporządzenia pana ministra Bodnara i wiadomo, że są przygotowywane akty prawne, które wejdą do Sejmu i które przez tę większość na pewno zostaną przegłosowane. Czyli to jest kwestia zmiany władzy, po pierwsze, po drugie zmiany klimatu, po trzecie szeregu obietnic złożonych Komisji Europejskiej w kontekście zmian legislacyjnych. Ale to nie jest kwestia zmiany władzy, to jest kwestia Bo gdyby nie było zmiany władzy, to nie byłoby zapowiedzi ale zmian. Nie, to jest kluczowe. Kluczowe jest to, że przychodzi nowy rząd i mówi, kierujemy się zasadami praworządności, to są wartości, które są u podstaw naszej władzy, naszego rządu. Szanujemy to, szanujemy prawo europejskie, które jest oparte na zasadzie, że wszystkie kraje, które wchodzą do Unii Europejskiej są krajami szanującą praworządność i demokrację. Ja pytam o to, bo chciałabym, pani minister, żeby to wybrzmiało, dlatego że doskonale pani słyszy, przed chwilą chociażby Mateusz Morawiecki w tej sprawie się wypowiadał, narracja Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że dokładnie sprawdza się to, o czym mówili, przed czym ostrzegali, czyli że Komisja Europejska ręcznie chciała sterować wewnętrzną sytuacją Polski i tak naprawdę nie dawała pieniędzy za czasów PiSu nie ze względu na to, że my łamaliśmy jako kraj praworządność, tylko ze względu na to, że nie podobał im się PiS. Nie ma PiSu, są pieniądze. Do każdej porażki można sobie dorobić jakąś mitologię po to, żeby powiedzieć, że to jest czyjaś inna wina, a nie PiSu. Fakty są takie, że PiS popełnił bardzo dużo wykroczeń w obszarze, i wykroczeń to jest delikatne stwierdzenie, w obszarze praworządności. Nie było absolutnie gotowości, żeby tę praworządność w Polsce kultywować, budować, wzmacniać. I to ogromnie osłabiło naszą pozycję w Unii Europejskiej. To spowodowało, że pieniądze należne Polakom z racji bycia w Unii Europejskiej były zablokowane. I po prostu takie są gołe fakty. To są fakty. A dalej się zaczynają mitologie. Cóż.
wniosku Prawo i Sprawiedliwość nie złożyło o wypłatę tych pieniędzy. Więc ja też się zastanawiam, na jakiej zasadzie dziś Prawo i Sprawiedliwość mówi, że tak naprawdę to, że te pieniądze zaczną płynąć, to jest wypadkowa działań poprzedniej, a nie obecnej władzy. Bo tutaj mamy taki dualizm poznawczy troszeczkę, jeżeli chodzi o interpretację całej tej sytuacji przez PiS. Poprzednia władza, i tu trzeba też oddać fakty, tak jak one się mają, pewne działania w zakresie KPO wykonała. Przecież to KPO negocjowała, podpisywała określone umowy z Unią Europejską. Cały ten proces przeszli, aczkolwiek przeszli go też z ogromnym opóźnieniem, bo gdyby akt wykonawczy ze strony Unii Europejskiej został podpisany do końca 2021 roku, to my byśmy dostali zaliczkę 5 miliardów euro już, a konto KPO i poprzednia władza by to dostała. Oni nie byli w stanie tego sfinalizować do końca 2021 roku. To się zdarzyło pół roku później i ta zaliczka przepadła jako zaliczka, nie jako pieniądze, ale jako czyli zaliczka. Czyli straciliśmy 5 miliardów euro, tak? Nie straciliśmy, straciliśmy możliwość użytkowania tych pieniędzy już od 2022 roku, co jest ogromnie ważne, bo wiemy, że KPO ma swój deadline, tak jest. Więc straciliśmy czas użytkowania, to jest coś bardzo istotnego. Same pieniądze będą, ale będą już jako refinansowanie projektów. To jest jednak zupełnie inny układ. No to skoro pani sama, pani minister, dotknęła tego tematu, to pytanie o to, czy te pieniądze ostatecznie nie przepadną i czy uda się zrealizować wszystkie projekty właśnie do tego deadline'u, jak to pani nazwała. O ile się nie mylę, to jest czerwiec 2026 roku, prawda? I teraz pojawiają się już rozmaite opracowania różnych instytutów, think tanków, które ostrzegają, że tych pieniędzy może nam się nie udać wydać w kontekście tego, że przez opóźnienia nie zdążymy zrealizować inwestycji. Jaki pani ministerstwo ma pomysł na ten kłopot? KPO się składa z dwóch części. To są dotacje, czyli pieniądze niezwykle dla nas korzystne i pożyczki, które też są wzięte na korzystnych warunkach, ale jednak pożyczkę trzeba oddać. Ja zawsze mówię o tych pieniądzach, że trzeba je inwestować, nie wydawać, bo nie sztuka jest przepalić, sztuka jest takie włożyć w różne projekty rozwojowe, żeby to się zwróciło w dwójnasób, w trójnasób. I teraz rzeczywiście czas ma tu ogromne znaczenie, bo KPO to też jest taki mechanizm, który zawiesza inwestycje na konkretnych reformach. Więc trzeba zrobić reformy, na przykład w ochronie zdrowia. Trzeba zrobić reformy restrukturyzujące określone obszary ochrony zdrowia, żeby potem z sensem te pieniądze zainwestować. To wszystko wymaga czasu. I teraz rzeczywiście bardzo duża część tych inwestycji, reform jest zagrożonych ze względu na czas i przez to, że przez dwa lata niewiele się działo, za mało się działo. My teraz przygotowaliśmy pakiet zmian w KPO, ruszają negocjacje z Komisją Europejską i ten pakiet jest zbudowany według następującej logiki. Maksymalnie oszczędzać pieniądze, które są w dotacjach, tak żeby tutaj wydać czy zainwestować maksymalnie dużo, bo to jest bardzo korzystne. Ewentualnie, jeżeli coś by się miało nie udać, to w tej części pożyczkowej. Szczególnie chuchać i dmuchać na te obszary i te inwestycje i te reformy, które są super ważne rozwojowo dla Polski, a równocześnie w obszarach inwestycyjnych starać się przekierować naszą aktywność na te obszary, gdzie te inwestycje już się zadziały, są jakoś bardziej przygotowane, można je w tym czasie zrealizować. No, z takim pakietem siadamy do stołu z Komisją Europejską. No właśnie, czyli rozumiem, że mimo, że część tych inwestycji jest zagrożona, państwo negocjując z Komisją postarają się załatwić takie rozwiązania i takie zgody płynące z Komisji, które pozwolą na wydłużenie tego terminu. Dobrze rozumiem? Tak ja upraszczając? Ja nie mówiłam, że to są. To jest jednak partnerska relacja z Komisją. To nie jest jakiś nadzorca siedzący w Brukseli, co będzie nam dyktował zgody. No tak, ale przesunięcie terminów zależy od Komisji. Rozmawiamy po partnersku. Zależy także od nas. My musimy mieć jasne wizje, co chcemy zrobić. My tę wizję mamy, kładziemy na stół, tłumaczymy, co chcemy, czego nie chcemy, co później, co się nie może zdarzyć. Ma pani poczucie, przeczucie, intuicję, że spotkają się państwo ze zrozumieniem urzędników w Komisji Europejskiej w tej kwestii? Ja mam takie oczekiwanie i powiedziałabym, mam takie bardzo asertywne oczekiwanie. To jednak jest tak, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, siadamy do stołu nie jako jakiś petent do Brukseli, tylko jak ktoś, kto to KPO i cały projekt rozwojowy Unii współkształtuje. Jeżeli mamy wizję, jeżeli wiemy, co chcemy osiągnąć, to po prostu to osiągamy. No tak, ale są tacy, którzy za chwilę mogą powiedzieć, dlaczego Polska ma być traktowana inaczej niż pozostali. Ale my nie mówimy, że ma być inaczej. Mówimy, jeżeli inni mają deadline, to my też mamy deadline. No oczywiście deadline jest. To jest oczywiste, bo to wymaga z pewnych regulacji finansowych, z pewnych rozwiązań i tu wszyscy się na coś umówili i my się tego trzymamy. Natomiast mając na uwadze fakt, że jest opóźnienie, że są pewne priorytety rozwojowe Polski, kładziemy to na stół i próbujemy teraz to
KPO optymalizować. Pani minister, a pani ma jakiś szacunek, ile z tych inwestycji jest zagrożonych faktycznie, procentowo na przykład? Bo te rozmaite analizy, na które ja się powoływałam, mówią nawet o ponad połowie. Ale ja nie wiem, czy to jest czarnowidztwo, nie, nie czy rzeczywiście sytuacja jest tak złożona. Nie ma żeby można w tym momencie powiedzieć tyle, czy tyle jest zagrożone, dlatego że jesteśmy w trakcie współkształtowania tego KPO. Okay. Po tym, jak porozmawiamy z komisją, podpiszemy tą rewizję do końca wakacji, powinno to być już wszystko ustalone. Załatwione. Ja będę mogła bardzo konkretnie powiedzieć, tyle się da zainwestować, a tu są wielkie ryzyka, a tu po prostu nie da rady, to opóźnienie no niestety zabiło inwestycje. Pani minister, naprawdę da się to przełożyć w taki sposób, że to jest 15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca, te pieniądze, bo to jest też rzecz, z której obecna opozycja dworuje sobie bardzo i mówi, że to jest niepoważne, że pani tak stawia sprawę. To jest pewne przeliczenie, żeby ludziom unaocznić, jakie to są ogromne pieniądze. Mamy w sumie, to jest oczywiście w sumie, 600 miliardów złotych. To jest 600 miliardów euro teraz, uwaga, bo te zmiany walutu. Jeśli chodzi o KPO, to jest całość. Czy uda nam się całość zainwestować? Pewnie całość nie. 76 miliardów z funduszy spójności. Jedno jest do 26 roku, drugie de facto jest 27 plus 2 lata. Więc to jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowana konstrukcja, ale żeby ludziom unaocznić, co to jest za suma, te 600 miliardów, dzielimy przez ilość obywateli i wychodzi i ta wychodzi. Suma. I wtedy to czujemy. No, grube miliardy euro, kto z nas czuje, co to w ogóle jest? Ile to jest? To jest bardzo abstrakcyjne, euro? To prawda. Bardzo nie operujemy w naszych budżetach domowych takimi środkami. No, takie są realia. Pani minister, czy pani uważa, że odblokowanie tych pieniędzy unijnych to jest sukces państwa rządu? To jest pani też osobisty sukces jako minister? To jest sukces Donalda Tuska jako premiera, który też negocjował, Adama Bodnara, który musiał pokazać projekty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Wiemy, że działo się to przecież już kilka dobrych dni temu. Uważa pani, że dla to jest mnie wasza najważniejsze robota? To jest wypełnienie zobowiązania wobec polskich obywateli. Jasne, ale jednak... To jest coś dobrego dla tego państwa i to jest duża praca zbiorowa. Nie powiem, bardzo dużo pracy mnie to kosztowało. Wspólnej pracy bardzo dobrej z panem ministrem Bodnarem. I to też jest takie niesamowite, że przychodzę do ministerstwa i dowiaduję się, że w zasadzie nie było w ogóle relacji za moich poprzedników z ministrem sprawiedliwości. Nawet telefonów nie odbierali, a co dopiero współpraca. Od kogo nie odbierał telefonów? Z naszego ministerstwa, znaczy poprzednicy, nie odbiera. No, w swojej własnej koalicji? Tak, rozmawiali jest, ze sobą? Znaczy, nie było współpracy żadnej, kontaktu niemalże między ministerstwem... No bo Zbigniew Ziobro był przeciwny. Ministerstwem Sprawiedliwości, więc jak to się w ogóle mogło złożyć? Teraz siadamy z panem ministrem Bodnarem przy stole i po prostu razem pracujemy. I bardzo dużo osób przy tym naprawdę pracowało. Do ministra Bodnara zaraz jeszcze dojdziemy w kontekście uchwały o Trybunale Konstytucyjnym, ale pani minister, jeszcze jedna rzecz. Donald Tusk, premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu mówił o tym, że spora część tych pieniędzy, które już będą za chwilę płynąć do nas szerokim strumieniem, to będą pieniądze dla rolników. Tak, to się zgadza. I to jest rzeczywiście rzecz, która na przykład może być dla was argumentem w negocjacjach przy tych protestach teraz, czy nie? To jest... Fakt po prostu znowu, że są przeznaczone środki także na rolnictwo i na obszar rozwoju rolnictwa. Te środki zresztą już płyną, około 600 milionów złotych już z środków przeznaczonych na taki podprogram KPO, który się nazywa Repower EU i na to już mamy zaliczkę. To już poszło w grudniu. Tak, i z tych środków już płyną pieniądze na obszar rolnictwa. To jest 600 milionów. Jak taki protestujący rolnik będzie sobie te pieniądze wykorzystać? Może startować w konkursach. Tutaj akurat kieruję do Ministerstwa Rolnictwa. I to są środki na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze rolnictwa, na skracanie łańcuchów dostaw. Oczywiście to nie jest coś, co w tej sekundzie spowoduje, że ktoś ma większą płynność finansową. Natomiast to są środki, które pozwolą zrestrukturyzować małe i średnie przedsiębiorstwa, pozwolą skrócić te łańcuchy dostaw, które z kolei spowodują, że będzie się bardziej opłacać działać. Więc jest to są środki na rozwój w rolnictwie, też bardzo potrzebne. Ale oczywiście problem na dzisiaj w rolnictwie jest taki, że są bardzo niskie ceny produktów rolnych. To jest to, co rolników zabija, to jest to, co rolników, i ja to zasadnie rozumiem, frustruje. I co rząd może zrobić? I teraz tak, po pierwsze, my musimy sobie jasno powiedzieć, skąd to się bierze, a skąd to się nie bierze. Bierze się to z, po pierwsze, Rosjanie niestety mieli bardzo duży urodzaj, mają bardzo tanie nawozy, mogą wrzucać za
bardzo po tanich cenach swoje produkty rolne, których mają bardzo dużo w tym zboża, wrzucają to na rynki światowe, nie europejskie tylko, i manipulują w ten sposób cenami. Czyli tak naprawdę to Rosjanie zagrażają polskiemu rolnikowi, ale a nie Ukraińcy. Wpływ Ukrainy akurat i handlu z Ukrainą jest stosunkowo niewielki, powiedziałabym bardzo niewielki. Bilans handlowy z Ukrainą to są po prostu fakty. Bilans handlowy z Ukrainą Polski jest dodatni. To, co się dzisiaj dzieje, to są też przepełnione spichlerze. I teraz z czego to się wzięło? Poprzedni rząd wpuścił zboże techniczne. Nie musieli tego robić z Ukrainy. Podjęli taką dziwaczną, niedobrą decyzję. To spowodowało napływ tego zboża technicznego. Nie musiało tego być. Poza tym zdezinformował rolników pan minister, ponieważ powiedział, żeby nie sprzedawali, bo będą i pan Kaczyński też o tym mówił. Tak jest. Skąd mieli tę wiedzę? Nie mam pojęcia. Efekt jest taki, że rolnicy nie sprzedali wtedy. Teraz mają przepełnione spichlerze, więc jest to efekt po pierwsze manipulacji rosyjskich, po drugie złych decyzji poprzednio, po trzecie pewnej konstelacji w ogóle na rynkach światowych, stosunek euro do dolara i tak dalej, który powoduje, że te ceny są dzisiaj niskie. I rolnicy oczywiście potrzebują wsparcia. I tu są pewne rozwiązania systemowe, nawet w polityce rolnej. Są rozwiązania systemowe, które pozwoliłyby przekierować chociażby dopłaty do hektara z wszystkich rolników, także tych dużych, bo taka była decyzja PiS. Dlaczego? Oni tego nie potrzebują. Przede wszystkim na rolników małych i średnich, którzy tych dopłat potrzebują dużo bardziej, bo to oni przede wszystkim dzisiaj cierpią z powodu niskich cen. Te wielkoobszarowe rolnicze, no właściwie fabryki żywności, radzą sobie wyśmienicie. Natomiast ci średni rolnicy, nie traktujmy ich jako całość, mali, oni potrzebują tych dopłat i ta decyzja PiS-u, żeby wszyscy dostawali identycznie, jest bezsensowna. Bardziej, że oni mówią, że oni tego nie chcą. Oni potrzebują rozwiązań systemowych, stąd moje powracam do mojego... To jest właśnie rozwiązanie systemowe. Nie, ja mówię o dopłatach, mówię o kwestiach dopłat, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Pani minister, ponawiam jeszcze raz pytanie. Jakie są teraz najważniejsze zadania dla rządu w kontekście rolników? Bo wiemy, że sytuacja jest napięta, wiemy, że też z Komisją Europejską będzie rozmawiał Donald Tusk, ale mówił też, że ostatecznością, nie do wykluczenia, jest zamknięcie granicy, na czym my też bardzo mocno możemy stracić. Po pierwsze, straci znaczna część, już bardzo komercyjnie na to patrząc. Jeżeli jest bilans dodatni, to znaczy, że straci polski biznes. I to duża część, ponieważ ten handel z Ukrainą rośnie. Więc generalnie Polsce ten handel się opłaca. Rolnicy, tak jak powiedziałam, cierpią i tu są potrzebne rozwiązania systemowe, ale rozwiązania, które spowodują, że rolnicy dostaną większe dofinansowanie im i będą w stanie przeżyć ten okres niższych cen, zwłaszcza znowu. Mówię, mali, średni, nie wszyscy i to można teraz zrobić. To są rozwiązania dla rolników, natomiast zamknięcie granicy nie pomoże rolnikom, dlatego że to nie z powodu Ukrainy te ceny dzisiaj są takie niskie, natomiast zaszkodzi innemu biznesowi i zaszkodzi nam także w wymiarze bezpieczeństwa. To jednak trzeba rozumieć, że jesteśmy w ogromnym zagrożeniu. Te kwestie bezpieczeństwa to jest najwyższa wartość dla nas wszystkich. Przecież rolnicy też nie chcą, żeby, no nawet nie chcę mówić, ale żeby ich dzieci kiedyś, nie daj Boże, musiały płacić krwią za jakieś szaleństwa reżimu Putina. Pani minister, wszyscy tego pytam panią teraz jako byłą ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie i zapytam wprost. Jak pani ocenia poziom naszego bezpieczeństwa jako kraju w porównaniu z tym, co było jeszcze w dniu wybuchu wojny w Ukrainie na przykład? W dniu wybuchu wojny w Ukrainie, znaczy to jest inwazja rosyjska na Ukrainę. Też no tak, ja tak, tego tak strasznie pilnuję, bo jak słyszę tę rosyjską propagandę o jakiejś wojnie w Ukrainie, to... No nie, no, ale jest to wojna w Ukrainie. To jest oczywiście spowodowana przez Rosjan, wybuchła przez Rosjan. A wojna toczy wojna się już częściowo także na terytorium rosyjskim i to jest uzasadnione, ponieważ Ukraińcy zaczynają tam sięgać i no i cóż, słusznie robią. Natomiast no, wówczas to był ten moment zwrotny, w którym nasza sytuacja bezpieczeństwa stała się najgorsza od czasów powstania... Ale ona jest najgorsza dziś, czy była najgorsza wtedy? Wolnej Polski. Gdybym miała oceniać, wtedy były ogromne ryzyka. Gdyby Ukraina padła, a w dniu inwazji myśmy nie wiedzieli, co się stanie w Ukrainie. Przypomnijmy sobie, że oceny były takie, że właściwie to już po Ukrainie, że Zełenski zaraz ucieknie i zaraz będziemy mieli na granicy, która dzisiaj jest granicą polską-ukraińską, rosyjskie wojska uderzające w tarcze i mówiące, co tu w Polsce mamy, jak mamy żyć, czy jak mamy nie żyć. To się
się nie stało. Nie stało się dzięki temu, że Ukraina jednak walczy, bardzo walczy o swoją suwerenność, że Zachód udzielił, i w tym Polska oczywiście, wsparcia Ukrainie. Natomiast rzeczy nie są przesądzone i o ile w pewnym momencie wydawało się, że Ukraina jest na ścieżce takiej pozytywnej ku temu, żeby Rosjan wypędzić ze swojego terytorium, to teraz są gigantyczne ryzyka. Wsparcie z Zachodu stanęło pod znakiem zapytania ze względu na konflikt ogromny polityczny w Stanach i niemożność podjęcia decyzji co do wydzielenia pieniędzy. Dlatego my tutaj musimy być super odpowiedzialni i musimy zrobić wszystko, co możliwe. Dobrze, ale ponawiam pytanie o poziom naszego bezpieczeństwa. Czy my jesteśmy dziś w większym niebezpieczeństwie niż byliśmy nawet te 2 lata temu? Ja bym powiedziała, że 2 lata temu było ogromnych znak zapytania, bo nie wiedzieliśmy, co z Ukrainą. Teraz widzimy, że Ukraina walczy, więc w tym sensie dzisiaj jest lepiej, bo Ukraina walczy. Ale na dzisiaj my sobie jasno musimy powiedzieć, mamy kłopoty z Ukrainą, mamy konflikty interesów, wiele nam się nie podoba, ale najważniejsze jest dać wszystko Ukrainie, żeby mogła walczyć dla naszego bezpieczeństwa. I tu wracamy do tej granicy. Pani minister, czy pani celowo unika odpowiedzi na pytanie, a właściwie o ocenę poziomu polskiego bezpieczeństwa? Ja nie unikam, bo ja chciałabym, żeby to wprost wybrzmiało. Jak pani go ocenia dzisiaj? Oceniam, że jest bardzo źle. Natomiast mówię, że może być jeszcze dużo gorzej, jeżeli Ukraina, ta obrona się załamie. Więc jest źle, ale może być gorzej. Płacimy pieniędzmi, a najgorsze, co może się stać, jeżeli byśmy mieli zacząć płacić krwią, i do tego absolutnie nie możemy dopuścić. Ja pytam także w kontekście już tej słynnej wypowiedzi premiera Tuska, który powiedział o krytycznej sytuacji. To było bardzo obrazowe. Tak. Tak, jest naprawdę bardzo poważna sytuacja i teraz ja nie chcę straszyć, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wpadli w panikę. Rosjanie nas straszą. Rosjanie chcą, żebyśmy wpadli w panikę, żebyśmy się zaczęli wszystkiego bać i po prostu już nie wspierajmy Ukraińców, nic nie róbmy, bo Rosja. Nie, przeciwnie, nie bójmy się, walczmy, popierajmy Ukraińców, przygotowujmy się też, bo siła Polski militarna, siła Polski także w zakresie obrony cywilnej, taka mobilizacja społeczna, to jest metoda na to, żeby wojny nie było. Pani minister, ale zapytam panią wprost. Pani zdaniem Rosję stać na wojnę z NATO? Rosję w ogóle nie stać na wojnę, gdybyśmy patrzyli na to z punktu widzenia dobrobytu obywateli, czyli tak jak my patrzymy na nie, co ale Polskę stać. Nie, to w ogóle wiadomo, stać, że Putin tak nie patrzy na co swoich nie stać. Obywateli. A tam mówię obywatele, trawę będą jedli, a oni będą wojnę toczyć. Federacja Rosyjska zaatakuje państwo NATO. W moim przekonaniu nie jest tak, że Putin dzisiaj chce z czołgami wejść do Polski czy do państw bałtyckich. To im się nie opłaca, nie kalkuluje. Zresztą wiedzą, że opór byłby gigantyczny. Nikt tu absolutnie nie jest gotów żyć pod jarzmem putinowsko-rosyjskim. Natomiast wojna hybrydowa, prowokacje, jakieś próby takie na przykład wkroczenia gdzieś tam do jakiejś wioseczki, przykładowo podaję, czyli tak? Chaosu, na momentu, Łotwie. Strachu. Pod pretekstem obrony jakichś jakoby niszczonych Rosjan i postawienie dylematu przed NATO, będziecie teraz Łotwy bronić, wysyłacie tam swoich żołnierzy, uruchamiacie artykuł 5, więc to jest wszystko o niszczeniu jedności natowskiej, niszczeniu jedności europejskiej. Bardzo ważne. Jak to osiągną, to wtedy jakby nie chodzi o to, Putinowi nie chodzi o to, żeby w Polsce była Rosja, bo wie, że to już jest niemożliwe. Chodzi o to, żeby w Europie była słabość, chaos i w tym chaosie i słabości, żeby on miał dużo do powiedzenia w kwestii naszego bezpieczeństwa. Nie chcemy tego. Wszystko, a przynajmniej miażdżąca większość, zależy od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. My musimy coraz bardziej uważać, że liczymy na samych siebie w Europie i w Polsce, co nie znaczy, że nie uważamy Stany za bardzo ważnego sojusznika, za kluczowego i robimy wszystko, co możliwe, żeby ten sojusz wyglądał jak najlepiej, ale to amerykańscy obywatele podejmują decyzje i oczywiście to, co mówi dzisiaj Trump, jest bardzo niepokojące. Chociaż akurat kwestia wyjścia z NATO, wiemy, że w poprzedniej kadencji Trump podejmował takie myśli nawet, czy takie kroki, został wstrzymany. Teraz jako prezydent nawet nie będzie w stanie tego zrobić. No, ale można wychodzić po cichu, większości. Wie pan, jak to jest. Zmniejszać do dochody można i tak dalej. Można bardzo wiele, bardzo dla nas złych decyzji podejmować i trzeba się z tym liczyć, że niestety to się może zdarzyć. Pani minister, to nie jest wracamy na nasze podwórko, przechodzimy do Sejmu. Bardzo, no jak sądzę, emocjonalne, merytoryczne, ale jednocześnie emocjonalne posiedzenie przed nami. Zacznijmy od kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Są 4 projekty, wczoraj przedstawione przez pana ministra, przez przedstawicieli koalicji, przez byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no szereg autorytetów, mówię o tych kwestiach prawnych, ale największe emocje na razie budzi uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, która w dużym skrócie unieważnia jakby wybór 3 sędziów dublerów i podaje w wątpliwość, a właściwie
orzeka, że Julia Przyłębska od grudnia 2022 roku nie jest już prezeską, a właściwie nigdy ją nie była, bo została wybrana w sposób niezgodny z prawem. I teraz tak, obecna opozycja, poprzednia władza mówi, to jest skandal, to jest niszczenie konstytucji, to jest deptanie praworządności, nie ma żadnej mowy o resecie konstytucyjnym w Trybunale, dlatego że uchwałą takich rzeczy podejmować nie można. Powiedzmy jasno, co ta uchwała mówi i jaka jest jej moc sprawcza. No właśnie, to nie jest... od mocy sprawczej zacznijmy, tak jeśli jest, pani to pozwoli. To nie jest zmiana prawna. Po to to idzie wszystko w pakiecie, żeby pokazać, że jest wola dokonania zmian prawnych, jest wizja, jak je dokonać, jest konkretna, położona na stół, są rozwiązania prawne i teraz one przejdą większością, dlatego była ta konferencja wczoraj, żeby cała większość koalicyjna tak za tym stanęła, więc to nie jest tak, że ktoś chce tutaj uchwałami ustawiać praworządność w Polsce, są ustawy. Pytanie do pana prezydenta, no, czy jest gotów tę praworządność wraz z koalicją w Polsce odbudowywać. Natomiast co mówi uchwała? Uchwała stwierdza niewadliwość poprzednich decyzji znowu Sejmu odnośnie nadliczbowych, wybranych nadliczbowo do Trybunału Konstytucyjnego sędziów jeszcze za poprzedniej koalicji Platformy Obywatelskiej oraz sędziów dublerów wybranych za PiS. Więc jest to bardzo uczciwe postawienie sprawy. Ale jakie są jego konsekwencje? Konsekwencje symboliczne, tak? Nie do końca, dlatego że mówi, ponieważ wadliwie zostali wybrani, to wszystkie decyzje podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny z udziałem tych sędziów dublerów jest podstawa, żeby ich nie przestrzegać. To daje podstawę do tego, żeby nie uznawać, to chyba jest lepsze słowo, nie uznawać decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Pani jest przekonana, że to jest podstawa prawna dla sądów? Na przykład? To jest podstawa, które sądy mogą wziąć pod uwagę. No zresztą z sędzią Wąsiarkiem będziemy rozmawiać o tym, ale... wadliwości wybrania nadliczbowych sędziów do Trybunału przez Platformę i dublerów i apel, przez PiS. Tak? To jest coś więcej niż symbol i apel. To jest pewnie danie podstawy do takiej decyzji sądów. No dobrze. Oraz stwierdzenie wadliwości faktu, że pani Przyłębska jest szefową Trybunału. Ale te pozostałe proponowane i pokazane, jak rozumiem, bo tu już właśnie wchodzimy w obszar ustaw, no to wiadomo, że do końca kadencji pana prezydenta Dudy trzeba będzie z ich realizacją poczekać. Tak, ale to jest ogromnie ważne, że one są. Byłoby bardzo źle, gdyby to były po prostu uchwały i w ogóle nie pokazujemy obywatelom, jak chcemy ten system praworządności ustalić. Tutaj jest pokazane. Ja rozumiem, że pan prezydent może nie chcieć, ale najważniejszymi odbiorcami tego, co się dzieje, no dla mnie są obywatele. I teraz obywatele dostają bardzo jasną informację. To jest nasz pomysł na ustawienie systemu praworządności w Polsce. On przechodzi przez Sejm. No może prezydent nie chce, ale nie mniej to jest i to jest zobowiązanie. W pierwszym możliwym momencie to stanie się prawem. Jaką pani minister informację od koalicji rządzącej dostają kobiety w kontekście 4 projektów w sprawie prawa aborcyjnego? Jaka to jest informacja dla nas? Ja myślę, kobiet, że to jest cały czas ta sama informacja. I w tym sensie to jest jakoś uczciwie, także ja to tak rozumiem też jako kobieta, że są bardzo duże w społeczeństwie polskim, w tym wśród kobiet, w tej materii podziały. To jest rzecz ogromnie ważna, dlatego że ona dotyka naszego etosu, naszej etyki, naszej... Wśród kobiet nie mam wrażenia, żeby były podziały, pani minister, dlatego że wszelkie sondaże pokazują, że około 70 czy też ponad 70% w ogóle społeczeństwa jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Więc powoływanie się tutaj na podziały ciągle, w społeczeństwie nie jest chyba dobrym pani pomysłem. Pani, to jest ciągle podział. Mhm. Dlatego, że jest mniejszość, która ma inny pogląd. No to nigdy nie jest tak, wprowadzając ustawę, że... Ale oczywiście, ja tylko mówię, że ten... Oczywiście, że tak. Że ten podział jest odzwierciedlony także w podziałach w koalicji. I teraz mój osobisty pogląd tak jest taki, że ja sama, jako ja, tak, jestem za liberalizacją, żeby też jasno... Do 12 tygodnia, tak, tak jak tak uważam, choć równocześnie uważam, że bardzo dużo wysiłku państwa powinno zostać skierowane na wsparcie kobiet, które się znajdą w różnych trudnych sytuacjach, żeby mogły podjąć tę decyzję, na przykład, że chce mieć dziecko w sposób bezpieczny, że jest wsparcie socjalne, że jest wsparcie medyczne, a nie po prostu kobieta staje przed wyborem, jest dziecko na przykład z niepełnosprawnością, zostaje sama. Ale proszę zwrócić uwagę, że to w ogóle wypada z debaty publicznej, a to jest super ważne. To jest Mają państwo teraz
teraz okazję o tym rozmawiać dla kobiet, żeby ten element był ogromnie dowartościowany przez państwo. I teraz ja uważam, że referendum jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że państwo nie jest od tego i politycy nie są od tego, żeby mówić mi, jaki ja mam system wartości. O moim systemie wartości ja chcę decydować w demokracji bezpośredniej, a nie chcę mówić innym ludziom, jak mają zaraz, decydować. No, ale mamy demokrację przedstawicielską, pani minister. Ja mam, szczerze mówiąc, jako obywatelka poczucie, że wy uciekacie od odpowiedzialności zwyczajnie. Znaczy, po to mamy wybory, po to głosujemy na swoich przedstawicieli w parlamencie, żeby oni brali odpowiedzialność za pewne rzeczy. No to na tej zasadzie możemy wyłączyć wszystkie jakieś propozycje ustawowe, bo każdy znajdzie coś, co może być niezgodne z jego systemem wartości na przykład. Czy to nie jest uciekanie od odpowiedzialności? Czy pani redaktor uważa w ogóle referendum za coś, co nie powinno być? W tym przypadku absolutnie. A właśnie dlaczego w tym? Bo pytanie jest, do czego służy referendum? Ja uważam referendum ogólnie za dobre rozwiązanie, za pewien mechanizm bezpośredniej demokracji, który w demokracji powinno być zachowane. I teraz do czego ono służy? Dla mnie ono nie służy do tego, do czego było wykorzystywane jakieś manipulacje polityczne, bezsensowne pytania, które nikogo nie interesowały przez PiS, tylko służy do takich kwestii, w których każdy obywatel akurat ma swoje zdanie, ma prawo do tego zdania, zna się na tym, bo akurat na tym, co sądzi o sprawie aborcji, każdy obywatel się zna i jest najlepszym ekspertem w swojej sprawie. I pani uważa, że na przykład 90-letni mężczyzna powinien decydować o losie nastolatek obecnych. Ale to jest w ogóle inna sprawa, bo w Sejmie, pani redaktor, mamy więcej mężczyzn niż kobiet, mamy dużo starszych. Okej, tutaj to rzeczywiście jest taka mowa trawa, będziemy się przerzucać. Ale ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo akurat wygląda na to, już tak zupełnie pragmatycznie, że referendum jest tym najbardziej efektywnym sposobem, żeby tę decyzję podjąć, żeby ona miała twardą legitymację. Nawet domyślam się, że pani redaktor też jest za liberalizacją, więc już idąc od tej strony, żeby to była taka legitymacja, żeby żadna kolejna władza tego nie mogła zmienić, bo jak obywatele zdecydują, koniec. Ale pani minister, nie. No nie ma takiego zapisu w polskiej konstytucji. Referendum dla nikogo nie jest wiążące. Mało tego, nawet jeżeli to referendum będzie i jego wynik będzie miażdżący w sprawie, dajmy na to hipotetycznie, zliberalizowania prawa aborcyjnego, to sprawa i tak wraca do Sejmu, i tak musi mieć formę ustawy, więc i tak będzie w Sejmie to głosowanie, a ostatecznie i tak musi to podpisać prezydent. Więc jest po co wydawać pieniądze na to referendum? To nie jest tak. Jest ogromne zobowiązanie, że jeżeli referendum ludzie zdecydują, to takie powinno być prawo i nie wyobrażam sobie... A to jest zwyczajowe. To nie jest do końca zwyczajowe. Takie powinno być prawo i nie wyobrażam sobie po prostu absolutnie nikogo, kto tego nie uszanuje. No jestem przekonana, że ta koalicja uszanuje, natomiast w tym momencie najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której nie wiem, która z tych ustaw różnie, czy projektów w ogóle wyjdzie z Sejmu, czy któraś. Ale wszystkie powinny być procedowane, pani zdaniem. Ja uważam, że w pierwszym czytaniu wszystkie, tak. Niezależnie z którą się zgadzam, z którą nie zgadzam, żeby mogła się odbyć rzeczowa debata publiczna, żeby nie wycinać innych, tylko przepuścić dalej. Natomiast na koniec ja rozumiem, że prezydent nie podpisze niczego. I dlatego potrzebny jest ten głos obywateli, żeby raz powiedzieć, myślimy tak, uciąć to. Pani minister, i bardzo króciutko już na koniec. Czy pani... Zapytam wprost, choć wiem, że dla pani to będzie niewygodne, ale czy pani podobało się postawienie sprawy przez Szymona Hołownię w kontekście składki zdrowotnej i mówienie tego, że albo składka, albo wychodzimy z koalicji? Czy tak się powinno rozmawiać w koalicji rządzącej, która tak naprawdę dopiero się dociera? Ja myślę, że składka zdrowotna to jest przede wszystkim coś, co jest w umowie koalicyjnej. Tak, i nikt pani z Platformy nie powiedział, że ktoś się wycofuje z tej propozycji. Ale w związku z tym tak naprawdę podkreślamy, że coś, co wspólnie ja siedziałam przy stole, tę umowę koalicyjną akurat negocjowałam, więc wiem, że ona tam jest i na milimetr Szymon Hołownia, Polska 2050, trzecia droga, nie wyszła poza ramy umowy koalicyjnej. Ale to jest takie postawienie sprawy, takie tupnięcie nóżką. Mówimy, że coś, co jest w umowie koalicyjnej, wszyscy to ustaliliśmy i jest bardzo ważne dla szeregu małych przedsiębiorstw. Po co to było, pani minister? Jest ważne, żeby pokazać, że coś, co jest w umowie koalicyjnej. Nie, to można podkreślić, że to jest dla nas niezwykle ważne i obiecujemy wam, że to przeprowadzimy. Ale to jest inaczej niż powiedzenie, jak tego nie zrobicie, to my wyjdziemy. Ja myślę, że to było powiedzenie,
musimy to zrobić. My, jako koalicja, zobowiązaliśmy się, ludzie na to czekają. I pani uważa, że to było potrzebne. Musimy to zrobić. Myślę, że to jest potrzebne. Trochę się zastanawiam, dlaczego to budzi takie kontrowersje, a na przykład wiadomo było, nie ma w umowie koalicyjnej żadnych aborcyjnych rozwiązań. Ale Włodzimierz Czarzasty nie powiedział, wyjdziemy z koalicji. Ponieważ koalicja się na to niestety, czy stety, no ja uważam akurat, że niestety, no ale nie zgodziła. Niestety nie zgodziła. I niemniej poszczególne partie, w tym Lewica, bardzo asertywnie z tym idzie, bardzo agresywnie atakuje, w tym Polskę 2050. Ale nie mówi, wyjdziemy z koalicji, to jest to różnica. To jakoś umyka pani minister, państwu. Ale rozumiem, że kondycja w koalicji rządzącej jest dobra, czyli te głosy o tym, że to się zaraz rozpadnie, to są przedwczesne głosy. Ja uważam, że jest ogromna odpowiedzialność, jest wielkie poczucie, że współpracujemy. No dla mnie samej koalicja, jej praca, współpraca, to jest zobowiązanie wobec naszych wyborców i nie ma mowy w tym momencie o rozpadzie koalicji. Po prostu o tym nie ma mowy. Kropka. Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, Trzecia Droga, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani minister za to spotkanie, a u państwa już za chwilę pan sędzia Piotr Gonciarek. Bardzo ciepło na tę rozmowę zapraszam. Po wyborach jesienią 2015 roku to był szok. To były rzeczy, które nam się wydawały być niemożliwe do zrealizowania. Odmowa przyjęcia ślubowania przez prezydenta od prawidłowo wybranych sędziów, nieogłaszanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to w ogóle nie mieściło się w jakichkolwiek kategoriach. W ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał 2,5 raza mniej skarg konstytucyjnych niż w okresie przed tak zwaną reformą. Sądy kierowały do Trybunału 4-krotnie mniej pytań prawnych. To są tylko nieliczne, ale bardzo mocne oznaki tego, że Trybunał przestał wypełniać swoją funkcję. To będzie odpolitycznienie na serio. Proszę spojrzeć. Po pierwsze, na sędziego będą mogły kandydować tylko i wyłącznie osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami czy senatorami. Po drugie, jedna większość sejmowa nie może na trwałe kształtować składu personalnego Trybunału Konstytucyjnego. Stąd propozycja większości kwalifikowanej do wyboru sędziego 3/5. Przez 8 lat polscy obywatele słyszeli, że politycy łamią i depczą konstytucję. Przez 8 lat polscy obywatele zastanawiali się, dlaczego klasa polityczna nie wykazywała elementarnego szacunku wobec ustawy zasadniczej. Dzisiaj symbolicznie ten smutny okres w historii polskiej polityki, ten okres, którym symbolem oczywiście były rządy Prawa i Sprawiedliwości, zamykamy i proponujemy wspólną pracę. Wspólną pracę po to, żeby obywatel nie zastanawiał się, idąc do sądu, czy wyrok wydaje sędzia powołany w wadliwej procedurze i czy ktoś ten wyrok w przyszłości może podważyć. Jeżeli będzie taki zamach na Trybunał Konstytucyjny, będzie to najwyższej rangi akt gwałcący podstawy praworządności w Polsce. Państwa gościem pierwszy raz w Ekspresie chyba, więc tym bardziej bardzo ciepło witam. Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugi raz, pierwszy raz, pani redaktor, ale drugi raz u państwa jestem. Ale w Ekspresie Biedrzyckiej pierwszy. A pierwszy ja tylko raz. O moim programie tak tutaj mówię. Tak panie jest. Sędzio, z ręką na sercu, jak się panu podoba ten pakiet przedstawiony wczoraj tak uroczyście w Sejmie przez pana ministra Bodnara, przez pana Berka, przez sędziów byłych Trybunału Konstytucyjnego, przedstawicieli wszystkich ugrupowań koalicyjnych? Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, w którym prezydent stoi na straży konstytucji, a wszyscy posłowie i wszystkie siły polityczne chcą tworzyć dobre prawo, prawo zgodne z konstytucją, tylko z własnym interesem politycznym, to jakby to weszło w życie, co wczoraj było prezentowane, to było bardzo dobrze. No myślę, że najsłabszym elementem jest, to już jest tak, nie chcę chodzić o ocenę polityczną, ale wezwanie do państwa dublerów, żeby oni w poczuciu jakiejś odpowiedzialności no, zrezygnowali. No to słysząc publiczne wypowiedzi, czy to pana Wyrembaka, czy pana Muszyńskiego, no należy to wątpić. To się mówi głos wołającego na puszczy. Tak, ale to jest pewna wizja, którą wypracowali. Przypomnę, to jest ten projekt, to jest projekt tak można powiedzieć, społeczny ekspertów prawnych Fundacji Batorego. Ta wizja Trybunału Konstytucyjnego jest dobrą wizją. Tak powinno wyglądać docelowo.
Ale wiemy, że nie żyjemy w świecie idealnym. I teraz, jak rozumiem, tak bardzo delikatnie sugeruje pan, że tu zaczynają się schody. No to zacznijmy od początku i od tej kwestii, która budzi bardzo duże emocje już od dłuższego czasu, czyli załatwienia sprawy Trybunału uchwałą. Po pierwsze, czy da się to zrobić? I po drugie, czy przekonują pana argumenty mówiące o tym, że sama uchwała będzie jakąś dziwną formułą podstawy prawnej, która da asumpt sądom, sędziom do orzekania, czy właściwie nie brania pod uwagę orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? To znaczy, ja powiem tak, dzisiaj sąd i sądy to robią, nie powinien brać i nie potrzebuje uchwały sejmowej do tego, żeby nie traktować poważnie, w ogóle nie traktować jako wyroku, decyzji wydanej z udziałem dublerów. Tutaj uchwała Sejmu polityczna w ogóle nie jest żadnemu sądowi potrzebna. A nie zmienia klimatu? Nie niszczy tego efektu mrożącego, jak to się mówi? Klimat ma znaczenie, na pewno. Na pewno nieco zmienia klimat, ale jeszcze raz podkreślę, sąd jest uprawniony do samodzielnej oceny, jeżeli no, ma decyzję, która nie jest wyrokiem, bo w składzie byli dublerzy. Ja bym oczekiwał, żeby ta uchwała powinna być jeszcze mocniejsza, no bo skoro Sejm w sposób bezprawny, na już zajęte miejsce wybrał nadmiarowych sędziów, tak zwanych sędziów czy dublerów, to jest w stanie nawet nie tylko stwierdzić, że ten wybór był wadliwy i tak dalej, tylko odwołać i stwierdzić, że ci państwo nie są sędziami. Ta uchwała mogła być jeszcze mocniejsza. Także tu jak najbardziej, skoro Sejm wybierał te osoby wadliwie do Trybunału, to może też je odwołać stamtąd. Panie sędzio, to wróćmy, bo tutaj pan poruszył bardzo ważną rzecz. Bo według wielu interpretacji i w ogóle, jak rozumiem, w przekazie masowym jest takie przekonanie, że ta uchwała usuwa tych trzech sędziów dublerów. Pana zdaniem nie usuwa, tylko apeluje do nich, aby sami się usunęli, albo też apeluje o to, aby nie brać orzeczeń tych panów, czy w ogóle Trybunału w składzie z tymi panami pod uwagę, tak? Znaczy, odwołam się do tekstu, który mam tu przed sobą. Sejm uznaje, że panowie Muszyński, Piskorski, Wyrembak nie są sędziami Trybunału. No właśnie. Ale nie odwołał. Aha, czyli panu brakuje tego słowa, że są usunięci, tak? Prawnicy mówią, że to jest uchwała, taki akt o charakterze deklaratoryjnym. Czyli my coś deklarujemy, że oni nie są. Ale nie mówimy, to nie jest taki stanowiący, że stwierdzamy nieważność, nie jesteście od dzisiaj, nie możecie w tym Trybunale być. Więc to oznacza, to jest akt woli Sejmu, oznacza tyle, że w opinii Sejmu, że to zostanie uchwalone, zdaniem większości sejmowej, to nie są sędziowie. Ja jako sędzia i sędziowie polscy sądy wiedzą, że to nie są sędziowie, ale niestety będzie tak dalej, że ci ludzie dalej będą pobierać pieniądze i będą pani Przyłębska będzie ich wyznaczała do składów orzekających. Tak, niestety. I oni będą sobie orzekać, na przykład w sprawie poszczególnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, do czego, jak rozumiem, Trybunał Konstytucyjny też nigdy nie był powołany. Co powoduje całkowitą kompromitację, te takie zwane zarządzenia tymczasowe wydawane poza jakimkolwiek trybem i prawem. To ja może pójdę za daleko. A może w ogóle zrezygnować z Sądu Konstytucyjnego w Polsce? Czy on jest dziś niezbędny? No bo wiemy, że to jest taka trochę, też proszę mnie poprawić, bo ja nie jestem ekspertką. Natomiast no, na tyle, na ile się orientuję, to jest taka spuścizna trochę państw posowieckich, prawda? Że nie w każdym demokratycznym państwie istnieje coś takiego. Nie w każdym, ale zwróćmy uwagę, że on na przykład istnieje w takich Niemczech. Niemcy mają jednak bardzo dużo doświadczenia, że stanowiono prawo, legalnie ustanowione ustawy, które łamały prawa obywatelskie, tak? Mówię o okresie III Rzeszy. I Niemcy dobrze wiedzą, że ten niezależny Trybunał Konstytucyjny jest niezbędny dla bezpieczeństwa obywateli, więc w dojrzałej demokracji to jest potrzebne. Rzeczywiście, taki kraj skandynawski tego nie ma, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych jest rolę Trybunału Konstytucyjnego pełni Sąd Najwyższy federalny o bardzo rozbudowanych uprawnieniach. I wydaje się, że zawsze może być tak, że parlament w tej takiej walce politycznej, pewnym pośpiechu może uchwalić regulację, która w późniejszym okresie się okaże, że jednak narusza prawa obywateli, powoduje złe rozwiązania. Czyli pani za utrzymaniem instytucji? Nie, oczywiście, że tak. Raczej pani tak naprawdę nie ma poważnych głosów za tym. Ja ubolewam nad tym, chyba jak każdy prawnik racjonalnie myślący, że to, co ci państwo robią, oni kompromitują tą instytucję. No dzisiaj ten Trybunał Konstytucyjny naprawdę nie ma żadnego autorytetu. Raz, że wiadomo, ile będzie odbudowa trwać? Tak, raz, że działa na, są to osoby w większości powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, działają w rytmie poleceń tak naprawdę i pewnego zapotrzebowania politycznego, a te ostatnie zarządzenia tymczasowe, no to jest czyste bezprawie. Bo przypomnę, że zawiesić wykonanie jakiegoś orzeczenia decyzji można wtedy, kiedy jest skarga konstytucyjna wniesiona. Skargę można wnieść, jak ktoś wyczerpał tryb sądowy. Ani pan Barski, ani pan Schab,
czyli ci pokrzywdzeni nominaci, tak, Ziobry, nie wyczerpali trybu sądowego, bo jeszcze nawet go nie zainicjowali. Mhm. Panie sędzio, a ten pomysł na odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, tutaj już przechodzimy do kolejnej propozycji z tej uchwały, czyli że nie mogą kandydować na sędziów osoby, które przez 4 lata miały legitymację partyjną lub zasiadały w parlamencie. Czy to jest dobry pomysł? To jest bardzo dobry pomysł. On nawet jest tutaj w tej w tym projekcie ustawy, przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Sam tryb wybierania Trybunału jest trochę inny niż sędziów Sądów Powszechnych, Sądu Najwyższego, bo to nie ma tu KRS-u, tylko to jest wybór z definicji niejako politycznym, bo to Sejm wybiera. Więc coś takiego, że no nie może być tak, że wczoraj byłeś posłem, ministrem, a jutro jesteś sędzią, to jest bardzo dobre. Zwłaszcza, że takie tego rodzaju wybory mieliśmy wcześniej, no i mieliśmy teraz. No, pan Święczkowski, prawa ręka Ziobry, prokurator krajowy de facto w randze wiceministra, no staje się politycznym sędzią. No, pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, taka polityczni sędziowie. To, przepraszam, ale to są takie oczywistości, kuriozum, o których chyba już nawet więc nie, to, nie musimy rozmawiać. Więc to, ta karencja, może nawet dłuższa powinna być, ona jest rzeczą bardzo dobrą. To tak, jest bo tu mamy 4 lata i oprócz tego mamy tak, mamy większość kwalifikowaną 3/5 i różnej długości kadencje, 3, 6, 9. Ta większość kwalifikowana to jest takie wyciągnięcie ręki do tego, żeby jednak no, także opozycja ponad miała, podziałami. Opozycja miała w tym udział. Tak? To takie trochę wzięte z takiej tradycji już spoza Polski, to ta różna kadencja. No, może chodzi o to, żeby też była dopływ jakiejś świeżej myśli, świeżej krwi do tego Trybunału, że te kadencje by się różnie... Żeby nie było tak, że jedna większość sobie ustali, wybierze na te 9 lat i to cały czas trwa, tylko żeby jednak był ten skład jakoś odnawiany. A to trwanie rozmaite kadencji? No właśnie o tym mówię, że tak, to jest... Aha, bo ja myślałam, że pan mówi o kwestii większości kwalifikowanej. Właśnie mówię o tym, że jeżeli... Bo tak to mogłoby być taki układ, że dana większość sobie wybierze cały pełny skład Trybunału i trwa on 9 rozumiem, lat. Rozumiem. A tutaj to odnawianie to jednak zmienia się pewien większość w Sejmie i wchodzi nowa krew. Czyli co do tego nie ma pan żadnych uwag. Dobry, no, ale teraz zaczynają się te schody, o których pan wspomniał, czyli mamy ustawy. Ustawa o Trybunale, ustawa wprowadzająca ustawę o i ustawa o zmianie konstytucji. Na końcu procesu legislacyjnego, jak wiemy, stoi prezydent, w tym przypadku prezydent Andrzej Duda, więc ja zapytam pana może od końca. Czy cokolwiek realnie da się zmienić w Trybunale Konstytucyjnym do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Czy ma pan jakiekolwiek złudzenia w tej sprawie, czy już nie? Panie redaktor, no nie chcę wchodzić jako sędzia w takie oceny polityczne, bo mi nie wypada. Odpowiem jako prawnik, że bez wejścia w życie ustawy, a nawet bez zmiany konstytucji, bo tu jest mowa nawet o takim nowym otwarciu, resecie, wyborze na nowo tego Trybunału, no to się nie zmieni. Tu nic takiego tak naprawdę się nie zmieni. No. Warto mieć marzenia, warto wierzyć, warto wywierać presję. Trzeba wierzyć, że pan prezydent odnajdzie w sobie tą... Przypomni sobie o tym, że główną jego prerogatywą nie są nielegalne nominacje sędziowskie, jak ani akty łaski z pominięciem prawa, tylko jego główną prerogatywą, powinnością jest stanie na straży konstytucji. Jako człowiek interesujący się historią, życiem publicznym, wiem, że historia zna takie przypadki, historia życia politycznego różnych krajów, że także osoby, które sporo miały grzechów konstytucyjnych na sumieniu, potem w dalszej części swojej kariery jednak jest jakaś zmiana. Pan jeszcze ma tę nadzieję. Wie pani, jakbyśmy zapytali, jakby pani zapytała działaczy Solidarności po 13 grudnia, czy oni sobie wyobrażają, że w jakiś sposób jeden z architektów przemian demokratycznych i ten, który nie będzie tego utrudniał, a dopuści opozycję do władzy, będzie generał Rzeski, to pewnie by nikt w to nie uwierzył. A jednak potem się zadziało inaczej, więc wszystko jest obrazowe możliwe. Porównanie. Panie sędzio, to teraz kwestia zmiany konstytucji, resetu konstytucyjnego. Czy uważa pan, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji politycznej? Przepraszam, ja wiem, że pan jest sędzią, ale nie da się oddzielić tej kwestii od polityki. Czy my jesteśmy w takiej sytuacji, że dzisiaj warto ruszać kwestię zmiany ustawy zasadniczej? Czy to nie jest ryzykowne? Znowu, to jest jakaś, to, że to podniesiono na temat, to jest kwestia jakichś tam kalkulacji politycznych. Te zapisy, ta zmiana, te zmiany, jakkolwiek one są takie, dwa artykuły, ale one są bardzo takie w dobrym kierunku idące. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji, też tak podkreślają rolę sądu. Wyraźnie mówią, że sąd może samodzielnie oceniać zgodność danego przepisu z konstytucją, ta rozproszona kontrola. Myślę w ogóle, że lepszą taką postawą jest próbować coś uchwalać, podejmować to, nawet jeżeli się odbijemy od ściany, od pana prezydenta, bo najgorzej jest nic nie robić. Jeżeli się nie uda, to zawsze do tego wrócimy, bo jedno wiemy na pewno. No. Po 6 sierpnia będzie inny lokator w Pałacu Prezydenckim.
nie będzie to już pan prezydent Andrzej Duda. Zatem warto, bo to też opinii publicznej pokazuje, na czym polega problem, jaka jest wizja zmian. Tak samo, czy warto rozmawiać z prezydentem Dudą nadal? Warto prowadzić proces legislacyjny. Mm. To samo bym powiedział, jeśli chodzi o projekty dotyczące naprawy sytuacji w sądach powszechnych. Nie możemy się zasłaniać, że pan prezydent może nie wyrazić na to zgody. Mówi trzeba pan to uchwalać. O neosędziach, tak? Mówię o neosędziach. No, tu już teraz jest procedowany projekt rządowy o Krajowej Radzie Sądownictwa. I mówię w ogóle... w Sejmie, tak. Tak, i o nowym ustroju sądów, tak? No bo ta wizja, że to minister ma władzę administracyjną nad sądami... A pana zdaniem gdzieś za mało głęboko ta zmiana wchodzi? Za wolno. My cały czas jako Justitia mówimy, że zmiany muszą być szybsze. Dzisiaj minister sprawiedliwości ma wielką władzę w sądach. Także w zakresie prezesów powołania. Powiedzmy sobie jasno, to trzeba bardzo mocno powiedzieć. Z prezesami od Zbigniewa Ziobry. Ludźmi nieudolnymi, bez kompetencji, bez kwalifikacji, bez autorytetu, którzy absolutnie nie reprezentują środowiska, nic się w sądach nie zmieni. Nie będą sądy skutecznie zarządzane. To nie chodzi o nasz komfort jako sędziów, tylko chodzi o to, żeby sądy dobrze pracowały. Ale ten... pan minister Adam Bodnar jest ministrem od 13 grudnia. To są niespełna 3 miesiące. Wczoraj chociażby mieliśmy informacje z Krakowa i z krakowskich sądów, prawda? Pana zdaniem nadal to wszystko idzie za wolno, naprawdę? Ja się bardzo cieszę, zazdroszczę kolegom i koleżankom z Krakowa. Kiedyś mówiłem, Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Fajnie, że oni będą mieć już zmiany pozytywne. Tylko ja jestem sędzią warszawskim. Mhm. W największym sądzie okręgowym w Warszawie prezesem jest Joanna Przanowska-Tomaszek. Podwójna neosędzia. Pani, która nie dopuszczała do pracy sędziów przywróconych przez sąd pracy. Także między innymi mojego kolegi Igora Tulei. W sądzie nie dzieje się dobrze. Cały czas się nie dzieje dobrze? Nie czuć żadnych zmian w sądzie okręgowym w Warszawie, panie sędzio, po zmianie władzy? Ja rozmawiam także z pracownikami, rozmawiam z asystentami. Jest źle, jest strach przed jakimiś decyzjami, jest jakieś... To jest taki nastrój dziwny, że jakby prezesi się okopali, nie wiem, przywiązali się do tych foteli i trwają tam ponad wszystko. No wie pan, sąd jest rzeczą bardzo takim trudnym miejscem do zarządzania. Sędziowie są skomplikowani jako osoby, bo każdy, prawda, wiadomo, jest najmądrzejszy, bo sam decyduje. To są sędziowie, referendarze, asystenci, pracownicy. Tym trzeba umieć zarządzać. Ale żeby zarządzać, trzeba mieć kompetencje i autorytet. No, sądy są niezależne. No, sędziowie są ludźmi samodzielnymi, wysoko kwalifikowanymi, funkcjonariuszami publicznymi. Przecież ten prezes, kogo dzisiaj prezes z każdego sądu w Polsce mianowany przez Ziobrę reprezentuje? Już nawet nie ministra sprawiedliwości, no bo odszedł, wyborcy go na zieloną trawę posłali, i nie sędziów. On reprezentuje sam siebie i swój komfort. To jest dysfunkcjonalne i przez to praca jest gorzej zorganizowana. Wszystkim jest gorzej. Pracownikom, asystentom, sędziom i ludziom, bo w sądzie źle zarządzanym nie dzieje się dobrze, sprawy trwają dłużej. Więc my mówimy tak, panie ministrze, doceniamy to, co pan robi. Szanujemy pana za wspieranie niezależności sądów i obronę sędziów w minionych ponurych latach, ale dzisiaj jest pan politykiem. Przyjął pan wielką odpowiedzialność i domagamy się szybszych, kompleksowych zmian. Jeśli chodzi o prezesów, a przede wszystkim, żeby się zająć także nie tylko ustawą o KRS-ie, ale rozwiązaniem problemu neosędziów. Gotowy projekt został właśnie opublikowany. To właśnie trochę o tym, tak, jak ten projekt wygląda. Bo tutaj cała dyskusja, z tego co pamiętam, toczyła się tego, czy neosędziowie powinni przejść ponowną weryfikację, ponownie stawać do konkursów po uprzednim odwołaniu, czy jednak wtedy ten chaos byłby daleko... Za bardzo. Właśnie paradoksalnie chaos będzie wtedy, jak przyjmie się filozofię inną. Ja na początku będę adwokatem diabła i zaprezentuję punkt widzenia przeciwny do wizji Justitii. Otóż głównie Helsińska Fundacja mówi tak. Nie, tak nie wolno, indywidualna weryfikacja. Mhm. Taki system vetting. Tylko ta indywidualna weryfikacja, to takie sytuacje miały miejsce w krajach, gdzie na przykład nie było problemu z legalnością powołania, tylko z tym, że niektórzy sędziowie na przykład są skorumpowani. Musimy zbadać, które czarne owce odciąć i wydalić, albo są niekompetentni. Nie chce im się pracować. A tu mamy inny problem u nas. Mamy systemowy problem, że ludzie weszli do systemu na podstawie, bezprawnie, tak? Nie było uchwały legalnego organu Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem wszystkich sędziów na różnych szczeblach dotyka ten sam problem. I te indywidualne weryfikacje podawałyby chaos. A po drugie spodobałoby, że 90% tych spryciarzy konstytucyjnych, tych, którzy by po prostu takie na gapę pojechali, to ostałoby się tam. Mhm. A sędziowie, którzy się powstrzymywali przed udziałem w bezprawiu, no zostaliby z niczym, nie tędy droga. No dobrze, a co z orzeczeniami wydanymi przez tych sędziów, neosędziów? Teraz wszystko zawsze za niebyłe uznajemy? Orzeczenia zostają w mocy. Kto się rozwiódł przed neosędzią, ten się drugi raz już... Rozwodzić nie będzie musiał. Rozwodzić nie będzie musiał. I jeszcze jedno. Jeżeli ktoś... Taka jest nasza wizja, zapisana w sądzie. Jeżeli ktoś kwestionował obsadę sądu, że neosędzia mu przeszkadza,
ale nie mógł tego uzyskać satysfakcji, czyli składał wniosek o wyłączenie, nie uwzględniono, podnosił to w apelacji, to on ma prawo do wznowienia postępowania, bo jemu stała się krzywda. Ale jeżeli ktoś wyszedł z sądu zadowolony, albo w ogóle nie przeszkadzało mu, że jest neosędzia, to nie można go na siłę uszczęśliwiać. No to twoje postępowanie się zakończyło i zostaje to w mocy. Najważniejsza rzecz. Pomysł jest taki, że do tych nowych konkursów stają wszyscy. Czyli to nie jest jakaś zemsta, rewanż, nie. To nie jest tak, że ci ludzie są wyrzuceni poza system. Neosędzia, tak? Jak był ktoś w sądzie okręgowym, a był wcześniej sędzią rejonowym legalnym, wraca do swojego miejsca pracy i może stanąć do tego konkursu nowego. Co więcej, nasza ustawa, nasz projekt Justiti zakłada ustawową delegację, że byłeś neosędzią w sądzie okręgowym. Teraz wracasz, stajesz się na powrót sędzią rejonowym, ale masz z mocy prawa delegację na dokończenie tych spraw. Żeby sprawy, które masz rozgrzebane, jako neosędzia sądziłeś, żebyś mógł dokończyć, by ludzie nie musieli się sądzić od początku, dlatego że jest problem ze swoim statusem. No dobrze, ale panie sędzio, to jakie pan ma poczucie przy współpracy z resortem sprawiedliwości, bo jak rozumiem, przedstawiciele Justicji też biorą udział w pracach, też składają swoje projekty. Czy tutaj pana zdaniem minister Bodnar nie ma jeszcze określonego stanowiska, jeżeli chodzi o neosędziów? Wydaje się, że nie. Pan minister wydaje, to odwołał się do ostatniego też wywiadu w gazecie wyborczej, który był taki obszerny, gdzie pan minister powiedział, że bliska jest mu filozofia Justicji, że to jednak nie indywidualna weryfikacja, a ponowne konkursy, ale on ciągle nie wydał oficjalnego komunikatu. Nie ma jakiejś takiej wizji, jak ministerstwo, jak rząd chce to zrobić. Myśmy tego czasu nie przespali jako sędziowie, tak? Gotowy projekt leży na stole i my naprawdę oczekujemy no, takiego pochylenia się nad tym. Chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. W tym chodzi o coś jeszcze innego. Jeżeli my dzisiaj przymkniemy oko na to, że sędziowie brali udział w nielegalnej procedurze, to my dzisiaj dajemy na dekady taki sygnał studentom, licealistom, którzy myślą o prawie, młodym ludziom, patrz, warto być cwaniakiem. Nieważne są wartości, nieważna jest konstytucja, liczy twój dobrostan i kariera, tego pilnuj jako prawnik. Bądź spryciarzem, bądź prawnikiem, który tylko liczy się kasa i szybki awans i nie zawracaj sobie głowy konstytucją, wartościami. Nie warto o tym, bo i tak na końcu ci się upiecze i będzie dobrze. Nie, nie tędy droga. Od sędziego mamy prawo wymagać więcej, nawet powiedziałbym etycznie, niż od pozostałych prawników. A propos wymogów wobec sędziów. Doskonale wiemy, że sędziowie to nie była ulubiona grupa społeczna obywateli nigdy. I nawet pamiętam, jak rozmawiałam z Igorem Tuleją, to on mówił o tym, że on absolutnie sobie zdaje z tego sprawę i że samo środowisko też nad sobą powinno pracować. I a propos tej pracy chciałam spytać. Jak państwo jako Justicja wyobrażają sobie kwestię dyscyplinarek w waszym środowisku? Bo wielu, ja nawet widzę, że tutaj jeszcze naszych widzów mówi o to tak, że państwo w państwie, że sami chcielibyście państwo decydować o sobie, być bezkarni i tak dalej, i tak dalej. Ta narracja cały czas się utrzymuje. I to jest też, jak rozumiem, państwa odpowiedzialność, żeby z taką narracją walczyć. Zapytam więc, jak państwo chcą z nią walczyć? Sprawa jest oczywista. No, sądy dyscyplinarne mają działać, mają być niezależne, legalnie ustanowione, a rzeczywiście dyscyplinarne mają być osobami z autorytetem wyłonionym przez środowisko. I żeby było jasne. To jest, wie pan, to jest zawsze odbicie piłeczki. Sędziowie we własnej sprawie. Nieprawda. Bo wybierają spośród swoich. Nieprawda, bo sądownictwo dyscyplinarne funkcjonuje to bardzo dobrze w zawodach prawniczych, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i innych zawodach. Nikt sędziów nie broni i mamy bardzo surowe stanowisko. Jeżeli sędzia jechał po pijanemu, to jego miejsce przed prokuratorem w sądzie powinien być skazany. Nie ma miejsca dla niego w naszym stowarzyszeniu i nie ma miejsca wśród sędziów. To jest zupełnie oczywiste. Absolutnie nie ma mowy przed tym, żebyśmy bronili przed policją dyscyplinarną. Jeżeli ktoś zgrzeszył, łamie zasady w pracy ewidentnie etyczne, a przede wszystkim łamie prawo, to on powinien odpowiadać dyscyplinarnie, ale nie być ścigany przez zaufanego Ziobry Piotra Schaba, który ściga sędziów za to, że bronią konstytucji naszego prawa do sądu. I sędzia, nawet ten, który coś zrobił złego, ma prawo do sądu, jak każdy, a nie do wyrobu sądopodobnego, nie do przebierańców z Izby Dyscyplinarnej. W tym jest problem. Chcemy, żeby sądem dyscyplinarnym, tak jak było kiedyś, jest Sąd Najwyższy. Losowani sędziowie. I to no, nie ma... Też doskonale wiem, jak wygląda sytuacja w Sądzie Najwyższym obecnie. No więc prawda? Właśnie, także absolutnie chcę jasno podkreślić. My nie mówimy o tym, że mamy unikać, że mamy nie odpowiadać dyscyplinarnie. Oczywiście, że tak, my się tego nie boimy. Każda profesja musi odpowiadać za swoje czyny nieetyczne. Sędziowie nie są ponad prawem. Ale o odpowiedzialności sędziów ma stanowić
legalny sąd. Na chwilę jeszcze chciałabym wrócić, panie sędzio, do prezydenta Andrzeja Dudy, jeżeli pan pozwoli, bo on, no nie wiem, czy pana to zaskoczyło, mnie trochę tak, no bo zmienił jednak decyzję. Mam na myśli fakt, że jutro powoła 7 nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Ja wiem, że PKW to pewnie nie jest najpilniejsza potrzeba dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości, niemniej w kontekście wyborczym nadchodzących wyborów i tak dalej i tych wszystkich wątpliwości, które pojawiają się w przypadku poprzednich wyborów, jest to jednak istotna instytucja. Czy upatruje pan tutaj jakiejś nadziei i skąd, czy jest pan zaskoczony tą zmianą stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy, czy jednak uważa pan, że to naprawdę nie jest jakaś istotna decyzja? Trudno powiedzieć. No, umiarkowanie może jakieś 10% nadziei, to może tak, ale jak słuchałem wypowiedzi pana prezydenta o tych jego, przepraszam bardzo, prawie, że boskich prerogatywach, że pan prezydent się wydaje, że może bez wniosku, bez trybu, kogo nie powoła, to on jest sędzią. No nie, sędzią jest ten, kogo pan prezydent powołuje na wniosek Krajowej Sądownictwa. Ani klubu dyskusyjnego nie zbliża Ziobry, a to, co teraz działa tam, to gremium, to nie jest konstytucyjny organ państwa. Panie sędzio, teraz tak publicystycznie na sam koniec, jeśli pan pozwoli. Jak pan sądzi, ile z tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości, rozumieją obywatele? Myślę, że ci zaangażowani, ci, którzy głosowali za zmianami, wiedzą, co to są neosędziowie. Wiedzą, że neosędziowie nie dają tej gwarancji, że ten proces może być rzetelny, bo mogą nie być bezstronni, mogą nie być niezawiśli. Myślę, że duża część obywateli rozumie, że, taką mam nadzieję, że Sąd Najwyższy został zawłaszczony, tak? Tam jest coraz więcej neosędziów, ale nawet jeżeli laicy, zwykli obywatele mają, zaczynają mieć problem ze zrozumieniem, to ciągle trzeba mówić, że ktoś za to odpowiada. Poprzednia władza nie chciała reformy wymiaru sprawiedliwości. Zgoda, ma pani rację, co powiedziała pani na początku, że były sędziowie, byli krytycznie oceniani, sądy nie działały idealnie. No ale sędziowie też chcieli zmian. Chcieliśmy pracować lepiej, w lepszych warunkach. Mhm. Władza chciała wziąć sędziów na krótką uzdę, na smycz i założyć kaganiec. Od tego w sądach nie jest lepiej. Mamy to, co mamy, ale musimy z tego wyjść, bo sądy muszą być, działać sprawnie, blisko obywateli i być niezależne. A jak pan ocenia, albo inaczej, jak pan interpretuje, co według pana mówi nam? To jest oczywiście pojedynczy sondaż, ale jednak, który ukazał się wczoraj dla Dziennika Gazety Prawnej, który mówi, że 33,2% badanych uważa, że mamy już pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale prawie 30%, dokładnie 29,5%, twierdzi, że po wyborach sytuacja w wymiarze sprawiedliwości się pogorszyła. Te 29% ja bym tak odniósł, no to jest taka wielkość zbliżona do tych, którzy... Wyborców PiS-u, tak, do tych, którzy nie głosowali. Te 30% to jednak ludzie, ci świadomi obywatele, którzy już widzą no te zmiany, widzą, że coś się dzieje. Ale te 33% to jest pana zdaniem dużo, czy rozczarowujący jest to wynik? Czy to są na przykład ci, którzy podobnie jak Justycja mówią za wolno? Nie, to jest dobrze. Dobrze, że już tyle ludzi to widzi. Ale to oznacza, że skoro tylko tyle, 33%, to znaczy, że może ten wynik byłby lepszy, gdyby te zmiany były dalej idące i były jednak bardziej dynamiczne. Ja powtórzę, naprawdę oprócz prezesów, no ciągle jest ten rzecznik schab, on pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego ze swoimi tymi ponurej sławy pomocnikami, Radzikiem Lasutą. To się musi zmienić. To są wręcz takie symboliczne postacie, no postacie ponure. A co pan odpowie tym, którzy są absolutnie przeciwni, już tak na koniec, ostatnie pytanie, obecnym zmianom, którzy mówią dintoira, którzy mówią bezprawie, którzy mówią, że absolutnie jest to sytuacja nie do zaakceptowania, że TKM, nie mogę zacytować całości. Odpowiem tak. Nikt nie chce i także ty, drogi wyborco Prawa i Sprawiedliwości, jak pójdziesz do sądu, zastanów się, czy chciałbyś mieć taki sąd, w którym sędzia jest zależny od ministra, w którym sędzia może się bać ministra tego, którego teraz nie lubisz, ministra Bodnara, czyli z tej opcji. Chciałbyś mieć taki sąd, który się może bać ministra i jego ludzi, jak wyda nie taki wyrok? Bo tak było poprzednio. My chcemy taki sąd, że każdy się czuje w tym sądzie dobrze. Nieważne, jakie masz poglądy polityczne, sędzia, który cię sądzi, jest bezstronny, apolityczny, a minister, nieważne kto rządzi, nic temu sędziemu nie może zrobić, bo władza polityczna nie ma wpływu na sądy. Takie sądy chcemy zbudować. Żeby władza polityczna, czy to będzie twoja władza, którą sobie wybierzesz, czy taka, której nie lubisz, żeby nie miała wpływu na to, jak sądy orzekają. Taka jest wizja sądów, którą trzeba zbudować. Bo za Ziobry było tak, że straszył sędziów, chciał ich trzymać na krótkiej smyczy, a jego ludzie sędziów szykanowali i represjonowali.
Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Bardzo dziękuję, panie sędzio, za tę wizytę i za tę rozmowę. I naszym spotkaniem kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07, czyli dzień jak co dzień. Za dziś bardzo raz jeszcze dziękujemy. Spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się, a teraz już raport i Tomek Walczak. Do jutra. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest raport, a dzisiaj w raporcie Rosja. Sytuacja wewnętrzna i to, jak ta sytuacja wewnętrzna promieniuje na politykę zagraniczną Rosji, a punktem wyjścia do rozmowy z moim i państwa gościem Kubą Benedyczakiem z redakcji TVP Info, zagranicznej redakcji TVP Info i znakomitym ekspertem od Rosji. Porozmawiamy o Nawalnym. Witam cię serdecznie. Porozmawiamy o Nawalnym, bo w piątek był pogrzeb. No i mam takie wrażenie, że wydarzyło się parę rzeczy, które nie powinny się były wydarzyć. Bo ta śmierć miała przejść niezauważona, ta śmierć miała obejść się bez budowania takiego mitu męczennika. A tu proszę bardzo, tysiące ludzi, no może nie jakieś miliony, jak na Moskwę to pewnie nie jakieś dzikie tłumy, ale jednak imponująco wyglądało to kilkanaście tysięcy ludzi, którzy na pogrzeb Nawalnego przyszli. Imponująco wyglądało to, jak pielgrzymowali do jego grobu, składali kwiaty na jego grobie przez cały weekend, nie niepokojeni za bardzo przez służby, chociaż służby się tam kręciły. Widzieliśmy te wielkie oddziały milicji, które próbowały jakoś nie dopuścić do rewolucji chyba w piątek. No i właśnie, jak bardzo ta sytuacja twoim zdaniem się wymknęła spod kontroli? Bo to człowiek, którego nazwiska nie wypowiadał Putin, człowiek, o którym się właśnie z nazwiska nie mówiło za bardzo i w ogóle się niewiele mówiło w mediach kremlowskich, a tu nagle no, jest na ustach wszystkich. Ja mam takie swoje dwie... To znaczy tam oczywiście, co się mogło stać z samym Nawalnym, to tam się mogło milion rzeczy wydarzyć. Ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, jak Nawalny zmarł, ja na drugi dzień napisałem do mojego kolegi Rosjanina, który przez długie lata w Moskwie był analitykiem politycznym. Ja się z nim często kontaktowałem, bo on wiedział wszystko, kto z kim sypia w Moskwie wśród polityków, więc dawał mi często takie insiderskie informacje. Oczywiście po wybuchu wojny musiał uciekać, bo groziło mu więzienie, ponieważ był z tych rozmiar. Nawet jeśli nie nastawionych jakoś super opozycyjnie, no to wystarczyło, że nie popierał, więc to mógł
groziło. I on powiedział, że jego zdaniem po prostu, jak to nazwał Putina, stary dziad, być może w jakiejś jednej rozmowie powiedział, że nic się nie stanie, jak Nawalny zostanie zabity. I aparat zaczyna działać, bo to tak w Rosji działa. On mówi, że nic się nie stanie, pewnie jak przeżyje, no to też nic się nie stanie, ale jak go zabiją, czyli to jest już taki sygnał, że okej, do tej pory mieliście go utrzymywać przy życiu, teraz jeżeli coś z nim zrobicie, no to nie będę miał specjalnych pretensji, trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. I to właśnie ten aparat biurokratyczno-przemocowo-milicyjny, OMON-owski i tak dalej wchodzi w tryby i coś się dzieje. Ale też jest druga rzecz, że jak jesteś w Rosji, to państwo, nie wiesz, jak ono działa tak do końca. W tym sensie autobus jest rozklekotany, wszystko się, znaczy wiele rzeczy się spóźnia, wiele rzeczy jest niedopracowanych, ludzie żyją na zasadzie takiego sznurka, gwoździa, wiesz, coś dobijają. I to powoduje, że właściwie z tym Nawalnym mogło być tak, że na przykład Wania tego dnia zapił, strażnik więzienny, zastąpił go Seriorze jest trochę mniej doświadczony albo bardziej narwany, bił Nawalnego o 35 minut dłużej niż miał bić, bo miał bić tylko 10 minut i Nawalny zmarł, później Kreml musi sobie z tym poradzić. Ale oczywiście jest ta trzecia wersja, która po prostu wskazuje na to, że Putin pomyślał, że właściwie ta wojna idzie tak daleko i ten rok ma być może na tyle przełomowy, albo być może jest coś szykowane, że już może lepiej się pozbyć Nawalnego. Chcę tylko, mówię o tych trzech różnych hipotezach z Nawalnym, żeby pokazać, że to nie jest takie proste. To znaczy, że Rosja i cały ten jej mit o tym, że to jest bajka, że to jest enigma i tak dalej, ona jest o tyle uzasadniona, że ja nie dałbym żadnych pieniędzy na żadną z tych tez. Uważam, że tam, że wydarzyć się mogło co najmniej kilka rzeczy. Sprawa jest tak, mam wrażenie, bardzo niewygodna dla Putina, no bo do tej pory Nawalny był żyjącym politykiem, który został zaspany gdzieś za krąg polarny. W zasadzie nikt o nim nie słyszał, on sobie tam gdzieś jakoś ten męczeński żywot wiódł. No właśnie, teraz jego śmierć, właśnie to takie męczeństwo polityczne, takie typowe, coś, co pewnie gdzieś on nawet sam rozpatrywał, kiedy wracał do Rosji kilka lat temu po otruciu. No i to jest teraz dopiero problem, mam wrażenie, dla reżimu Putina, bo to człowiek, którego można było ignorować, dokąd nie stworzy się mitu, a mity, to zresztą Putin chyba powinien doskonale rozumieć, najbardziej chyba przemawiają do głów zwykłych Rosjan. Może tak być, to znaczy z jednej strony, kiedy umawialiśmy się na program, ja powiedziałem ci o podcaście rosyjskim Что случилось, czyli podcaście wydawanym przez portal Meduza, największy opozycyjny portal za granicą, być może obok Nowej Gazety Europa. I on, tam prowadzący, dokonał łączenia z dwoma działaczkami religijnymi i mnie się ten program bardzo nie podobał, bo oni już szli w takie, powiedziałbym, średniowieczne klimaty. No to, że właśnie to święty, że to umęczone ciało, że już popadamy w coś takiego, w co my popadliśmy po śmierci Karola Wojtyły, że tutaj już robimy jakąś świętą religię, relikwię z człowieka, który niedawno umarł. I to mi się nie spodobało, ale z drugiej strony złapałem się na tym, że ja teraz jestem w trakcie, przepraszam za tę autoreklamę, ale jestem w trakcie redagowania swojej książki o Rosji, która się ukaże w tym roku. I ja w rozdziale o demokratycznej opozycji sam nazwałem zbiegu Nawalnego, który jeszcze żył wtedy, gdy ja to pisałem, Chrystusem kamikadze, porównując go do całej rzeszy demokratów rosyjskich, jak choćby Borys Niemcow, ale możemy się nawet cofnąć do dekabrystów z XIX wieku, którzy idąc tym opresyjnym państwem na maksymalne zderzenie, bo inaczej się nie da, popadają w ten znowu taki typowy rosyjski maksymalizm i składają z siebie ofiarę. No i teraz ty pytasz o mit i znowu, i to są dwie wersje, ja nie wiem, jak to będzie, bo z jednej strony możemy powiedzieć, Nawalny stworzył mit, że on coś wsypie do ziemi, ten jego mit wyrośnie, może coś zmieni w głowach Rosjan. Ale ja pisząc wtedy jeszcze, gdy Nawalny żył, teraz będę musiał troszkę ten rozdział przeredagować, ale w sumie teza moja pozostanie ta sama. Że ja mam takie poczucie, a już gdy on umarł, to w ogóle mi się zrobiło smutno, bo ja mam takie poczucie bezsensownej ofiary, że to jest Chrystus kamikadze, ale ile jeszcze, powiedzmy, w tej mitologii biblijnej Chrystus złożył siebie w ofierze za ludzkość i to spowodowało, że została założona nowa religia i tak dalej, i tak dalej. Mówię nie na poziomie religii, tylko pewnego mitu, tak? Faktu
historycznego i socjologii, no to ja mam poczucie, że w przypadku opozycjonistów rosyjskich, no okej, Borys Niemcow zginął, okej, przez pierwsze 2 tygodnie były składane kwiaty, też tysiące ludzi przychodziło. Przez co roku w lutym, zdaje się, końcówka lutego, kiedy on strzelono mu, no, w ogóle no, zabito człowieka pod murami Kremla, tak, oddano kilka strzałów w tył głowy, bardzo symboliczne. Co jakiś czas iluś tam ludzi przychodzi, służby porządkowe sprzątają te kwiaty. Czy to coś zmienia w głowach Rosjan? No ja mam takie poczucie potwornego bezsensu. To znaczy, o ile byś mnie zaprosił 4 lata temu, 10, to bym ci powiedział, że to ma sens. Obym się mylił, ale moje wewnętrzne wypalenie Rosją i taka rezygnacja wskazuje na to, że ten biedny Nawalny, zamiast być ze swoimi dziećmi, żoną i tak dalej za granicą, być ojcem, być może działaczem opozycyjnym poza granicami, no to oddał się, no bo wierzę jako, tak, rzeczywiście jako taki męczennik, tylko ja nie mam poczucia, że to ma sens. Właśnie, bo tak się zastanawiam, no bo oczywiście ja rozumiem, dlaczego Władimir Putin postanowił go wyeliminować w pewnym momencie, no bo stworzył dosyć sprawnie działający aparat polityczny w tej pustyni politycznej, którą po 2011 roku zarządził Putin, no to rzeczywiście udało mu się coś niesamowitego. Tego się po prostu nie udało nikomu poza tym aparatem państwa. Ja rozumiem, że on się chciał go pozbyć. Chociaż ciągle nie był to na tyle jakby sprawczy ruch, żeby miał podważyć władzę Władimira Putina. Dziś, kiedy ta śmierć go spotkała, mam na myśli oczywiście Aleksieja Nawalnego, kiedy państwo włożyło tyle sił i środków, żeby postarać się, żeby do tego pogrzebu nie doszło, no bo słyszeliśmy, jak matka jeździła tam po tych gułagach i szukała tego ciała, nie chciała go wydać. Te przygody wszystkie ponure, no dosyć rzeczywiście robiły takie słabe wrażenie. Tak. Ja się zastanawiam, po co Putinowi tyle energii w walkę i z samym Nawalnym, jeszcze póki on żył, i teraz z tym ciałem Aleksieja Nawalnego. Ja mam takie poczucie, a propos Władimira Putina, że on ma taką szczurzą naturę. To znaczy, szczury mogą przetrwać nawet katastrofę nuklearną, bo się schowają w kanałach, mogą być zmutowane, ale przeżyją. I ja mam takie poczucie, że Putin jest takim szczurem. To znaczy, w tym sensie, on naprawdę w ciągu tych 24 lat przeżył różne trudne momenty. Pewnie jego najtrudniejszym było to, że nie zdobył Kijowa, że nie dokonał Blitzkriegu na Ukrainie. To było po nim, zresztą po jego wyglądzie widać, że być może był trochę chory, że być może ten stres wojenny go wykończył, ale jednak on trwa i widzimy, że Putin 70-paroletni, że on ma się całkiem nieźle jak na swój wiek i na to, co przeżył. Być może jest tak, że on, znowu, tu jest kilka hipotez, być może jest tak, że on uznał, że ten reżim już idzie na pełnej petardzie. To znaczy, w tym roku być może dokonamy ofensywy, w tym roku są wybory prezydenckie. Ten reżim, skręcając w kierunku totalitaryzmu, no właściwie po co ten Nawalny ma być? No po prostu go zgładzimy, no i tyle. Oczywiście świat będzie głęboko zaniepokojony, może nałożymy kolejną sankcję, ale w sumie co zmienia kolejna sankcja? A z tym ciałem, no to myślę, że to jest element przystosowywania się, że znowu ten, to było bardzo dobrze widać przy puczu Prigożina, tak? Pamiętamy, że Prigożyn wszedł i zauważ, jak ten aparat represji był w gruncie, potężny aparat represji, jak on był bezradny, no bo Prigożyn, w sumie kolega Putina, i przez te pierwsze godziny, czy nawet pierwszy dzień w Rostowie, tam nikt nie reagował. Dlaczego nie reagował? No bo Putin nie podjął decyzji. Jak nie poszła decyzja z samej góry, no to oni stali i ten Prigożyn sobie po prostu zdobył miasto. No i tutaj jest tak samo. Nawalny zmarł, pewnie nie było decyzji, więc ktoś nie wydaje ciała, ktoś nie współpracuje z matką, no bo nie ma decyzji z góry. Tak działa ten system. Jak decyzja poszła z góry, okej, to wydaliśmy ciało, choć jednocześnie moim zdaniem tam ktoś podjął bardzo istotną decyzję, że my obrzydzimy tego Nawalnego, bo nie wiem, czy kojarzysz twarz Nawalnego z trumny. No nie był, znaczy to był Nawalny, ale to był Nawalny postarzały o 40 lat. Co oni zrobili z tym ciałem? Czy je rozmrozili? Czy je zohydzili? No widać było, że to nie był ten człowiek. Moim zdaniem to było celowe. Chodziło o to, żeby ludzie nie zapamiętali tego nawet z ostatnich ujęć, wychudzonego, ogolonego na krótko, ale jednak uśmiechniętego, żartującego sędziego, no takiego człowieka pełnego energii. Chodziło o to, żebyśmy my zapamiętali ten wizerunek 80-latka zniszczonego, zohydzonego. Teraz twoje pytanie, bo tak klucze, czy Putin wkłada dużo wysiłku? Ja mam wrażenie, że to społeczeństwo jest tak steroryzowane,
Putin nie musi wkładać wiele wysiłku, że nawet jeżeli Nawalny, jeżeli by się sprawdziło ten scenariusz, że Nawalny nie zginął, bo taki poszedł rozkaz z góry, no to Putin się przystosował. Jeśli zginął, bo Putin tak postanowił, no to okej, kilka tysięcy ludzi, no i co? No i co z tego? Co to zmienia? Niewiele. Ale tak sobie zastanawiam, bo jest taka pokusa, żeby taki żywot równoległy poprowadzić Aleksieja Nawalnego z jednej strony, a z drugiej późnego Putina, bo późny Putin zaczyna się w 2012 roku, powrót jego do władzy, zbiegający się w czasie z bardzo dużym przykręcaniem śruby społeczeństwu, które to przykręcanie śruby wynosi na orbitę właśnie polityczną Aleksieja Nawalnego, on wtedy zyskuje dużą popularność. No i przez te lata, te 12 już lat, ten system w zasadzie cały czas się zaostrza. Z jednej strony wewnętrznie w coraz większą stronę totalitarną idąc, w drugiej widzieliśmy tą funkcję tej polityki wewnętrznej za granicą, gdzie po prostu ludobójczą wojnę rozpętał w Ukrainie Władimir Putin. No i ten system jakoś się domknął razem ze śmiercią, mam wrażenie, Aleksieja Nawalnego, jakaś taka klamra kompozycyjna tutaj jest. No i teraz pytanie, kiedy się już ten system domknął, ten totalitaryzm w zasadzie zapanował, jeszcze nie taki stalinowski czy Kim Jong-unowski, no ale jednak, no to co czeka nas dalej? Co ta Rosja właśnie już z tym domkniętym systemem totalitarnym może temu światu przynieść? Nic dobrego, to wiemy. No ale ta właśnie, ta wewnętrzna walka, utrzymanie władzy, jak będzie się przekładać na to, co dzieje się za granicą, twoim zdaniem? No myślę, że najbardziej takim racjonalnym scenariuszem, czy realnym, jest to, że Putin będzie być może chciał próbować iść dalej w Ukrainie. To znaczy być może on zbiera siły. Zresztą ten ostatni rok pokazał, że jednak nasza radość z powodu sukcesów ukraińskich była przedwczesna. To znaczy Ukraina boryka się z problemami politycznymi w państwach zachodnich, bo widać, że tam jest coraz większy opór w kierunku udzielania pomocy Ukrainie, opór wyborców, opór partii politycznych, no a z drugiej strony jest też problem z poborem rekruta ukraińskiego. Przeciwnie do Rosji, bo w Rosji została machina rekrutowania żołnierzy z biednych rejonów Rosji, działa dosyć efektywnie. Mało tego, Rosja jest państwem właśnie zmierzającym w stronę totalitaryzmu. Putin nie musi się za bardzo przejmować wyborcami czy tym, że ktoś będzie protestował. No ale też jest długa właśnie kolejka do tego, żeby walczyć w Ukrainie. Więc być może jest tak, że Rosja zbiera siły i będzie próbowała po prostu pójść dalej, zdobywać kolejne miasta na wschodzie Ukrainy. Tu jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Jeżeli prawdą by było to, co mówili współpracownicy Nawalnego, że jeszcze do jego śmierci przez kilka dni były toczone negocjacje w sprawie wymiany więźniów, czyli tam jakiś przestępca czy szpieg rosyjski, nie pamiętam teraz, za Nawalnego, a Nawalny zostałby zabity na kilka dni przed taką wymianą planowaną, no to również jest wyraźny sygnał w stronę Zachodu, że z wami my już nie prowadzimy żadnych interesów. Możemy się dogadać, a zobaczcie, my wam wytniemy tak głośny numer. Wy oczywiście tam na Zachodzie będziecie o Nawalnym opowiadać, każdy serwis informacyjny będzie o nim, ale tu nie ma negocjacji. My tego waszego Nawalnego zamęczyliśmy w więzieniu, zrobimy problem z wydaniem, będziemy robić problemy z wydaniem ciała, natomiast ugody między nami nie będzie, chyba że wy nam przedstawicie na tyle korzystną propozycję, że być może wtedy łaskawie usiądziemy z wami do stołu rozmów. Więc tak jak ty użyłeś bardzo trafnego określenia, śmierć Nawalnego domyka pewną klamrę. Jest sygnałem, że ten reżim dociska, że on nie tylko nie ma zamiaru rozmawiać, ale że on jeszcze bardziej konfrontacyjnie idzie w swojej polityce wobec Zachodu. Wystarczy zresztą posłuchać Władimira Putina z tego jego przemówienia do parlamentu sprzed kilku dni, wczorajszego zdaje się, czy przedwczorajszego wystąpienia Dmitrija Miedwiediewa. To śmieliśmy się oglądając jego zdjęcie, kiedy wygląda jak taki komunista azjatycki w tym swoim stroju, takim przypominającym trochę Mao, trochę Kim Jong-una, gdzie obaj straszyli, ale bardzo bardziej chyba tak barwnie robił to, mam wrażenie,
Dmitrij Miedwiediew, który mówił, że po obu stronach Dniepru Ukraina jest rosyjska. To są święte ziemie rosyjskie, do których się nigdy nie wyrzekniemy. Tę huntę faszystowską trzeba tam pokonać. No, wraca ta retoryka taka z początku wojny, która na moment ucichła, kiedy Zachód się dosyć mocno zaangażował po stronie ukraińskiej. Tam się trochę wtedy Rosjanie chyba przestraszyli. Próbowali szukać jakiejś nowej narracji, która by to jednak zmobilizowała społeczeństwo, czy tam zjednoczyła wokół tej wojny i sztandaru państwowego. No a dziś chyba znowu czułem się pewnie, skoro ja tak przynajmniej interpretuję to, że skoro znowu wracają do takich tych podstawowych swoich założeń, że Ukrainę trzeba zniszczyć, że ona nie może istnieć jako niepodległe państwo, że Ukrainy nie ma tak naprawdę, to oni się czują pewnie i próbują chyba właśnie po pierwsze wywrzeć presję na Zachód, że oni się nie poddają, po drugie przestraszyć Zachód i po trzecie, no widać, że ten rok 2024 to jest coś ważnego dla nich, że oni parę rzeczy chcą załatwić. No bo kto wie, co będzie dalej. Nie wiadomo, jak długo ta gospodarka rosyjska jeszcze będzie w stanie finansować tę wojnę. Tak. A jest, jak wspomniałeś, taki moment takiego zawahania po stronie Zachodu. Więc tu to pewność chyba widać po stronie Kremla. Tak, tak. Ta pewność ewidentnie wzrasta. Natomiast ten sam widok Miedwiediewa w tym stroju takim Kim Jong-un, powiedziałeś, pomieszany z czym? Bo to było dosyć trafne. Z Mao. Z Mao, tak. No to, to pokazuje, to znaczy... To doskonale też pokazuje ewolucję, na którą ty zwróciłeś uwagę od 2012 roku do teraz. Dlatego, że Miedwiediew, i to na przykład przyznaje Maria Piewczyk, dzisiaj jedna z najbardziej aktywnych osób w tym sztabie Nawalnego, tak, z jego organizacji, że jak ona studiowała w Wielkiej Brytanii, do nich przyjechał Miedwiediew jako prezydent. To był człowiek dobrze wyglądający, mówiący po angielsku, uśmiechający się, tworzący wizję współpracy z Wielką Brytanią i on w tym nie kłamał. On taki był. To znaczy to rzeczywiście był prezydent, który widział, że zbliżenie z Zachodem i reformowanie Rosji jest możliwe. Kiedy Putin wrócił, ewidentnie zostało dokonane no po prostu złamanie osobowości człowieka. Że ten Miedwiediew, on właściwie od 2012 roku, już pomijam, że oczywiście cała masa haków na niego została wypuszczona do mediów, on został ośmieszony, ukarany za to wszystko i tam jest trzymany gdzieś z boku, pije coraz więcej alkoholu, ale to też pokazuje, że te jego wypowiedzi, strój Kim Jong-una, te takie groźne wypowiedzi, jednocześnie zabarwione językiem, jak on by miał zespół Tourette'a czy coś takiego, pokazują, że on musi się ciągle uwiarygodniać w oczach Putina i usprawiedliwiać za to, że on chciał być reformatorskim prezydentem. On musi pokazywać, kim ja jestem. To jest absolutnie złamany człowiek. On oczywiście może być dla nas śmieszny, straszny, żałosny, to niech każdy sobie wybierze, ale to nie zmienia faktu, że on się ciągle uwierzytelnia. Natomiast co do samego reżimu, no to wydaje mi się, że masz rację. To znaczy, że ten rok jest dla nich ważny. Raz, że ze względu na wybory prezydenckie, których wynik jest ustawiony, no ale tym bardziej bębenek retoryczny, wojenny trzeba podbijać. A jeżeli oni się czują pewni i widzą zawahanie Zachodu, a to znamy Rosję, każde zawahanie Zachodu to jest absolutnie pierwszy sygnał dla Rosji do tego, żeby podjąć jakieś działania. No przecież wybuch wojny był między innymi w tym takim preludium, to znaczy Merkel, długoletnia kanclerz Niemiec, odeszła, przyszedł Scholz, który wydawał się takim bezbarwnym kanclerzem. Pozostawiam germanistom tę ocenę, czy nadal jest bezbarwnym, czy nie, ale to był dla nich moment takiego bezkrólewia. No to to wchodzimy. Oni oczywiście czekają na wybory w Stanach Zjednoczonych, bo bardzo liczą na to, że z Trumpem będzie im się łatwiej dogadać. Więc czują się pewni, bo niejako widzą nowe otwarcie. Widzą wahanie Zachodu, widzą zmiany na Zachodzie, widzą słabość Ukraińców i problemy Ukraińców. No więc co robi Rosja? Rosja czuje krew po prostu. Czuje krew, dokładnie. No właśnie, tak się zastanawiam, bo ten Trump wspomniany... Dla mnie takim właśnie to będzie ten punkt chyba zwrotnym być może tej wojny, bo jeżeli Trump wygra, no to wiadomo, że będzie szukał porozumienia z Władimirem Putinem i da mu w zasadzie co będzie chciał, bo dobrze wiemy, że każde porozumienie z Putinem to jest w zasadzie jego zwycięstwo. No z drugiej strony, jeżeli ostanie się Biden, coś uda mu się jednak zyskać w kongresie, tak, że łatwiej będzie mu przepychać jednak te wsparcie ukraińskie,
no to Rosja będzie musiała się zastanowić, co dalej. Czy ta wojna powinna trwać i czy jednak nie szukać jakiejś próby wyjścia z tego, z tej sytuacji. Więc chyba w tym sensie to, to będzie to wydarzenie, nie? Wybory, które w marcu, które też jakoś tam pewną kłódkę zamkną w rosyjskim systemie, no ale właśnie wybory w Stanach Zjednoczonych. No tak, to ja się z tobą zgadzam, że tak naprawdę wybory w Stanach Zjednoczonych w kontekście Rosji są ważniejsze niż wybory w Rosji w kontekście Rosji. Z Trumpem to jest ciekawa, to moim zdaniem to jest bardzo ciekawa sytuacja z Trumpem, dlatego że z jednej strony on rzeczywiście wiele obiecuje, wiele mówi. Jakaś jego próba porozumienia z Putinem będzie jego sukcesem, tylko jednocześnie no ja pamiętam, chyba że pamięć mnie myli, że Trump już był prezydentem Stanów Zjednoczonych i nie pamiętam, żeby w ciągu jego prezydentury realizowano porozumienia mińskie, dogadywano się w Donbasie, żeby Wagnerowcy nie działali w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby na przykład Rosja prowadziła mniej aktywną politykę w Syrii. Chodzi mi o to, że Trump może coś oferować, ale dla Rosji to może być mało i mało. I tak jak Trump sobie założył, że on się dogada z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Najpierw rok przygotowywano te wszystkie, to całe spotkanie, negocjacje i oni no, w końcu się spotkali po tam trzech czy dwóch, dwa razy to odwołano, później się spotkali. No i co? I nastąpiło jakieś rozwiązanie z Koreą Północną? Nie nastąpiło, bo dyktatorzy mają swoją agendę. Oni raczej używają i wykorzystują polityków zachodnich, którzy wychodzą do wyborców i im obiecują to czy tamto, niż rzeczywiście chcą się dogadać. Oczywiście może być tak, że moje granice wyobraźni zostaną przekroczone i po prostu Donald Trump jako nowy prezydent zaproponuje coś, co w mojej wyobraźni się nie mieści, czyli jakąś nowy rodzaj jałty, nowy rodzaj porozumienia, zgody na sferę wpływów, na to, że wy sobie bierzecie Krym i kawałek wschodu, a w zamian za to kończymy. No ale to by była prawdziwa tragedia, to znaczy dla naszego regionu, no bo to by tylko ośmieliło Rosję, bo oni oczywiście się zgodzą na to, wezmą co jest im proponowane, na nim minie rok czy dwa lata, czy kolejna słabość Zachodu i oczywiście pójdą dalej, no bo w tych wystąpieniach no, nadal jest twarda linia Rosjan, przywódców rosyjskich, że Ukraina jest nasza, no to może z kawałkiem jakiejś tam kadłubowej Ukrainy Zachodniej, ale że zasadniczo to jest nasze, dopóki my tego nie zdobędziemy, będziemy szli dalej. No właśnie, bo Daniel Szeligowski z PiS był tutaj jakiś czas temu gościem i on mówił, i to jest chyba clue całej tej wojny, że to nie jest wojna terytorium, to jest w swoim takim głębokim sensie to jest trochę wojna ideologiczna. I teraz czytam właśnie książkę Serhija Puchiego, to jest znakomity ukraiński historyk pracujący w Harvardzie. Właśnie napisał książkę o tej wojnie, o jej historycznych źródłach. I on sięga aż do czasów carskich, kiedy ten nacjonalizm ukraiński podważył jakby imperializm Rosji. Więc od tamtego czasu w zasadzie Ukraina jest nieustannym problemem dla imperializmu rosyjskiego. To przez Ukraińców rozpadł się Związek Radziecki, czego nie mogą tam wielu nie może wybaczyć. No więc siłą rzeczy, jeżeli Rosja marzy o tym, a przecież Władimir Putin marzy o tym, żeby tym imperialistą być i przewodzić imperialnemu państwu, to do Ukrainy trzeba zniszczyć ten nacjonalizm ukraiński, który wiecznym tym zagrożeniem dla imperializmu ukraińskiego jest. I, no, i na odwrót, jeżeli jakby Ukraina się ostanie, no to siłą rzeczy Rosji jako imperium nie ma. No ale tego mam wrażenie nie rozumieją na Zachodzie, choć Serhii Płochi przecież w tej sferze zachodniej myśli działa. I nie do wszystkich to ciągle dociera, mam wrażenie. Wiesz, to jest tak, jak mamy ocieplenie klimatu i w ogóle to, że my musimy działać, no bo jak teraz nie zaczniemy, no to czeka nas katastrofa. To tak naprawdę naukowcy, pierwsze raporty naukowców o tym były w latach 60., tak? Na 70. już naukowcy grzmiali, były raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i mamy lata 20. XXI wieku, czyli pół wieku później i dopiero jakaś część świata bierze to na poważnie. W związku z czym mnie się wydaje, że raporty służb czy raporty analityków wielu państw zachodnich, one wskazują na to, co my mówimy, zwłaszcza no, po tym roku 2022. Ale o ile ta wojna, inwazja na Ukrainę niejako potwierdziła stare skrypty o Rosji, że ona jest imperialna, że ona nie zrezygnuje, że ona jest autorytarna, że terroryzuje swoich obywateli, czyli właściwie to wszystko, co my od 400 lat mówimy o Rosji,
No to ono tak samo jednak pewne rzeczy potwierdziły takie stereotypowo o Zachodzie. Że teraz będę używał takich bardzo kolokwialnych słów, no ale one mają oddać większe zjawiska. Czyli, że Zachód jest łakomy na pieniądze, Zachód jest łakomy na robienie interesów, że Zachód jest wygodny, że właściwie za spokój i swój dobrobyt jest gotowy oddać bardzo wiele. To nie jest tak, że na Zachodzie nie ma mądrych ludzi w służbach, wojsku, czy nawet dziennikarzy, którzy nie informują o tych polityków. No tylko ci politycy muszą powiedzieć do swoich zachodnich wyborców, no słuchajcie, jest czas wojny, może trzeba dokonać zmian na przykład w służbie wojskowej, że wprowadzić chociażby półroczne albo trzymiesięczne obowiązkowe szkolenie wojskowe, że wy musicie płacić teraz większe podatki na to, żeby rekonstruować czy wzmacniać naszą armię, że Rosja to już nie jest ten partner sprzed 15 lat, że my to Eldorado, że Auchan czy inne firmy sobie wchodzą do Rosji i eksportujemy wina i tak dalej, że świat się zmienił. I raczej wracamy do żelaznej kurtyny z Rosją, że my jesteśmy w miejscu konfrontacji, bo widzimy mocarstwo, czy też mocarstwo, które podupadło, mocarstwo, które chce być z powrotem mocarstwem i że tutaj już nie ma zabawy, że jest coś innego. No ale skoro coś takiego jak ocieplenie klimatu czy zmiany klimatyczne zajęło nam 50 lat, no to te zmiany tego, że my musimy zmienić swój styl życia, płacić więcej za benzynę, za gaz, no to przecież będzie docierało kolejne 10-20 lat. To są bardzo powolne procesy. I o ile jeszcze my, Polacy, czy w ogóle Europa Wschodnia, Środkowo-Wschodnia, chociaż środkowa ominmy, bo patrzymy na Słowację czy na Węgry, to tam jest średnie zrozumienie tego, czym jest Rosja. Ale no my powiedzmy w Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze ze względu na swoje doświadczenia historyczne, rozumiemy, czym to grozi, ale tam na Zachodzie, kiedy oni są relatywnie bezpieczni, no to właściwie to nie jest tak, że zamknę to taką klamrą. To nie jest tak, że w czasie zimnej wojny cały Zachód żył tym, że Związek Radziecki to jest potężne zagrożenie. To znaczy w planowaniu radzieckim problemy na przykład z rekrutowaniem młodych Holendrów, Belgów, Brytyjczyków, to wszystko widniało w planowaniu radzieckim. Oni wiedzieli, że świat zachodni lubi dobrobyt i że to jest ogromny aset po stronie rosyjskiej. To znaczy właśnie takie wolne zrozumienie i przywiązanie do dobrobytu. No właśnie, no to też jakaś taka zmiana mentalna, instytucjonalna jest na Zachodzie potrzebna. Mam nadzieję, że nie będzie ona trwała tyle, ile trwała zmiana w Kościele, żeby Galileusza pozbawić ekskomuniki. Potem chyba 300 lat Kościołowi zajęła ta zmiana. Więc kibicujemy na Zachodzie, żeby ta zmiana instytucjonalna szybciej zaszła, bo no, ile możemy im tłumaczyć? No, no tak. Sami powinni to dostrzec. A mówili to Jakub Benedyczak, Telewizja Polska, TVP Info, redakcja zagraniczna i Tomek Walczak, Super Express. To był raport. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.